Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na piątym już spotkaniu Akademii Spółek Kapitałowych. Dzisiejszym prowadzącym będzie mecenas Jacek Balicki, partner w kancelarii BCGL i odpowie na Państwa pytania na pewno, ale to myślę, że pytania zostawimy sobie na koniec spotkania. Natomiast na początku będzie taka formuła bardziej wykładowa, z tym, że przesłałam Państwu kazus. Mam nadzieję, że Państwo mieli czas zapoznać się z nim nieco wcześniej, bo w trakcie omawiania kazusu będzie szansa, żeby też zadawać pytania, czy właśnie, żeby mieć jakieś uwagi do prowadzącego. Więc w tej części zapraszam Państwa rzeczywiście też do korzystania z możliwości zadania tych pytań na żywo i właśnie w formie audio. Gdyby pojawiały się też pytania w trakcie wykładu, proszę korzystać z czatu. Na dole ekranu mają Państwo okienko czatu i wtedy te pytania będzie można przeczytać w trakcie i udzielić odpowiedzi, ale to raczej takie pytania o kwestie bieżące, bo jeśli chodzi o kwestie takie szersze i właśnie związane bardziej z dyskusją, no to na koniec spotkania będzie na to na pewno czas. Ta część bardziej wykładowa potrwa około 1,5 godziny, a później będzie jeszcze pół godziny spokojnie na koniec na właśnie taką szerszą dyskusję. Dzisiejszym tematem jest odpowiedzialność sprzedającego w umowie sprzedaży udziałów i ja oddaję już głos naszemu prowadzącemu. Super, dzięki serdecznie Maja. Bardzo mi miło, że jestem dzisiaj z Wami. Jedna kwestia techniczna, tak żebyśmy byli na tej samej stronie. Ja mam, podłączyłem się, tak jak wcześniej wspomniałem, na naszą wideokonferencję również z komórki i mam podgląd na czat, bo akurat jeżeli chodzi o komputer, to na jednym ekranie prezentacja i na drugim też prezentacja, także tutaj niestety czatu nie widzę. Natomiast jeżeli macie jakieś takie bieżące pytania, to śmiało zadawajcie je i postaram się w miarę, jeżeli zobaczę jakieś pytanie, które jest interesujące w kontekście tego, o czym mówię w danym momencie, to będę starał się od razu na nie odpowiedzieć, a jeżeli nie odpowiem na jakieś pytania, to zostawiamy to na koniec po prezentacji, tak jak wcześniej Maja powiedziała. I w zasadzie, zanim powiem 5 zdań o sobie, to mogę zadać od razu pytanie, co się zmieniło, tak, na tym pierwszym slajdzie, który widzicie. Nie wiem, czy ktoś będzie w stanie odpowiedzieć, czy chcecie odpowiedzieć. Poczekam może 2 sekundy na czacie. Bo moim zdaniem zmieniło się bardzo dużo. Okay, wygląda dobra, na to, że jednak jest inny tytuł dzisiejszego wystąpienia. To niespodzianka. Dokładnie. Zmiana może nie jest wielka na pierwszy rzut oka, natomiast z mojej perspektywy ona jest super istotna jakościowa. Pierwotnie miałem opowiadać Wam, czy mówić, czy ten wykład miał być poświęcony zasadom odpowiedzialności sprzedającego w umowie sprzedaży udziałów. Natomiast postanowiłem trochę rozszerzyć tematykę i powiedzieć o mechanizmach odpowiedzialności sprzedającego w transakcji sprzedaży udziałów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to nie jest jakaś zmiana specjalnie istotna, natomiast zobaczycie w dalszej części prezentacji, że jednak jest to super istotne, tak? I wiąże się to z pewną koncepcją, którą chciałem Wam przedstawić, mianowicie transakcja sprzedaży, czy też umowa sprzedaży, to nie tylko to, co jest zapisane na papierze, jakimś tam dokumencie kilkudziesięciostronicowym, dokumentującym sprzedaż udziałów w spółce z o.o., czy generalnie sprzedaż czegoś, tak, bo to nie ma większego znaczenia, to może być sprzedaż udziału w spółce z o.o., może być równie dobrze sprzedaż akcji w spółce akcyjnej, czy sprzedaż przedsiębiorstwa. Wiele mechanizmów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, jest bardzo podobnych. Natomiast jest cała masa interakcji różnego rodzaju pomiędzy sprzedającym a kupującym, która w ogóle nie znajduje swojego odzwierciedlenia w treści dokumentacji transakcyjnej, albo znajduje odzwierciedlenie w postaci jednej linijki, jednego jakiegoś postanowienia umowy sprzedaży, które mówi tylko i wyłącznie o cenie. Ja to zawsze nazywam pierwszą linijką ceny, tak? Czyli pierwsza linijka ceny, czyli postanowienie umowne, które mówi, że cena sprzedaży, czy podstawowa cena sprzedaży, czy taka jakaś wstępna cena sprzedaży, bo to się różnie określa, w zależności od tego, jak mechanizm cenowy jest skonstruowany, wynosi X, tak? Nie wiem, 100 milionów, 5 milionów, 50 milionów, nie ma to żadnego znaczenia. I wierzcie mi, że właśnie za tą pierwszą linijką ceny jest parę miesięcy negocjacji, tak? To jest jedno postanowienie, które może się wydawać dla prawnika dość takie proste, nie wiem, prozaiczne, trywialne, cokolwiek. Natomiast za nim stoją niejednokrotnie długie negocjacje, które są prowadzone
w trakcie właśnie trwania transakcji sprzedaży. I te mechanizmy odpowiedzialności, pomyślałem, jak przygotowywałem, jak myślałem o tym, co chcę Wam powiedzieć dzisiaj, pomyślałem, że to będzie dużo ciekawsze jednak spojrzenie na transakcję sprzedaży, z tego względu, że nie ograniczymy się tylko i wyłącznie do treści kontraktu, treści umowy, tylko będę się starał Wam przedstawić pewien szerszy kontekst transakcyjny, który zawsze występuje w każdej transakcji, tak? Czy to transakcji prywatnej, gdzie jest taka, znaczy interakcja bezpośrednio pomiędzy sprzedającym, jednym sprzedającym, a jednym kupującym, czy jedną stroną sprzedającą, jedną stroną kupującą, bo pewnie tak to lepiej określić. Czy to w procesie aukcyjnym, gdzie jest strona sprzedająca i wielu potencjalnych inwestorów, liderów, którzy uczestniczą w tym procesie sprzedaży. Okej, no to teraz dwa słowa o mnie. Krakus z urodzenia, wykształcony w 100% w Krakowie, kończyłem piątkę, UJ, prawo na UJ-cie i robiłem również LLM-a, ten wspólny program Uniwersytetu z Waszyngtonu i UJ-u. To był rok 2007 i mogę Wam powiedzieć, że byłem pierwszym studentem na UJ-cie prawa, który robił tego LLM-a będąc na piątym roku. Także w zasadzie po skończeniu studiów pojechałem tylko i wyłącznie na tą część, która była w Waszyngtonie i w zasadzie chyba, jeżeli dobrze kojarzę, gdzieś tam na początku wakacji miałem tytuł LLM w kieszeni. Radca prawny, no tak się złożyło, jakoś nigdy specjalnie do sądów mnie nie ciągnęło, także aplikacja radcowska była takim naturalnym wyborem. Moje doświadczenie zawodowe, ono jest wskazane w kolejności od najbardziej aktualnego do najstarszego, tak? Czyli na początku było PWC i pewnie do tego PWC będę wracał jeszcze wielokrotnie. Dołączyłem do PWC w 2007 roku. Generalnie jak byłem jeszcze studentem na UJ-cie, to w zasadzie jedyna rzecz, która mnie interesowała, to były podatki. Albo może było to taki główny przedmiot moich zainteresowań. Nie wiem dlaczego, ale Wielka Czwórka miała swój taki jakiś urok, prowadziła całą masę różnego rodzaju wykładów na UJ-cie, czy tam jakichś moodcourtów, tego typu zajęć dla studentów i po prostu podatki mnie zainteresowały w pewnym momencie. Po powrocie z LLM-a, w zasadzie PWC było jedyną firmą, do której aplikowałem. Spędziłem tam 2,5 roku. W 2010 roku dołączyłem do zespołu transakcyjnego kancelarii Weil, Gottschall and Menzies, albo w skrócie Weil, a obecnie Rymarsdorf, jeżeli ktoś kojarzy rynek warszawskich kancelarii, gdzie spędziłem, jeżeli dobrze pamiętam, prawie 8 lat. Tak, w marcu chyba jakoś w 2018 roku przechodziłem do Bakera, gdzie spędziłem kolejne półtora roku i w marcu 2019 roku razem z grupą znajomych z Weila właśnie, 4 na 5 osób, które stanowią trzon naszej kancelarii, wywodzi się z Weila, założyliśmy właśnie własną kancelarię BCGL-a. Działamy na rynku od nieco ponad roku, mamy dwie nogi, transakcyjną, M&A-ową, banking and finance i myślę, że nikt z nas nie żałuje decyzji. Jesteśmy małą firmą z dużymi ambicjami, tak to najlepiej myślę podsumować. Zakładam, że w trakcie tego wykładu parę razy będę robił jakieś różnego rodzaju dygresje. Sprawdzę czat, czy coś się tam pojawiło. Nie ma nic. Dotyczące zarówno mojego życia zawodowego, jak i jakiegoś takiego szerszego kontekstu, nie wiem, edukacji i tego, co się dzieje na rynku prawniczym w Polsce. Także jeżeli będę wygłaszał tutaj swoje prywatne poglądy, to musicie mi wybaczyć. Natomiast jakbym miał powiedzieć, co było w tym moim doświadczeniu zawodowym super istotne z perspektywy lat, tak? Wiele decyzji jesteście w stanie ocenić dopiero z perspektywy lat, to bym powiedział, że moja pierwsza praca. Przychodząc do Weila, i to jest pewnego rodzaju anegdota, którą zawsze opowiadam, opowiadając o swojej karierze zawodowej, partner w departamencie korporacyjnym, która rekrutowała mnie do pracy, powiedziała, że te moje 2,5 roku spędzone w PWC-u to w zasadzie nikomu do niczego niepotrzebne. Jest to takie doświadczenie, które w Weilu nikomu się na nic nie przyda i w zasadzie zaczynam od pozycji junior associata, co dla mnie było okej, okay, tak, bo miałem już, jakby chciałem dokonać tej jakościowej zmiany zawodowej w swoim życiu i zrezygnować z pracy w Wielkiej Czwórce i przejść do dużej kancelarii międzynarodowej. Natomiast z perspektywy lat okazało się, że praca w PWC była naprawdę super istotnym elementem mojego warsztatu jako prawnika, tak? Niejednokrotnie prawnicy
koncentrują się tylko i wyłącznie na przepisach prawnych, na prawie, tej działce prawnej, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast no, prawda jest taka, że żeby być dobrym prawnikiem transakcyjnym, ale generalnie nawet bym szerzej powiedział, po prostu żeby być dobrym prawnikiem, musisz mieć znacznie szersze spojrzenie. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie znajomości ustaw, bo w tym momencie tak naprawdę od dobrego prawnika to jest taki warunek sine qua non, można powiedzieć. No, każdy oczekuje od ciebie, jeżeli pracujesz w dużej firmie albo zajmujesz się poważnymi rzeczami, że znasz się na tym, co robisz. Natomiast to, co wyróżnia ludzi jednak na tym rynku, to jest właśnie to szersze spojrzenie. Tak? Jeżeli rozumiesz podatki, rozumiesz rachunkowość, rozumiesz finanse przedsiębiorstw, a w pracy prawnika transakcyjnego te elementy są naprawdę absolutnie niezbędne, co też zobaczycie pewnie w trakcie naszego wykładu. I mam nadzieję, co też mogliście pewnie zobaczyć w tym kazusie, który Wam wysłaliśmy przed naszym wykładem dzisiejszym. Miałem jeszcze taka ostatnia anegdota na temat studiów. Miałem też krótki epizod z TBSP UJ. Mianowicie nigdy wykładów nie prowadziłem w ramach TBSP, natomiast byłem laureatem 3 konkursów przedmiotowych z TBSP, chyba 2 z tego, co pamiętam, na pierwszym roku z prawa konstytucyjnego i z prawa rzymskiego i jednego, chyba na 2 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to akurat jedyny konkurs, który wygrałem, to był gospodarczy Unii Europejskiej. Także odpłacam się w tym momencie za to wszystko dobre, co otrzymałem od TBSP UJ. Okej, dobra. Jaki jest mój cel na dzisiaj? To trochę się łączy z tym, o czym wcześniej już powiedziałem. Natomiast na pewno będę starał się Wam przedstawić dzisiaj taki ogólny obraz tego, jak wygląda proces transakcji sprzedaży. Z perspektywy oczywiście zasad odpowiedzialności, bo w procesie sprzedaży, czy tych mechanizmów odpowiedzialności, bo to jest nawet istotniejsze. Oczywiście o procesie samym sprzedaży to pewnie długo można by było opowiadać, bo to są zazwyczaj długie procesy, tak? Taki typowy proces transakcyjny. Mówiąc oczywiście, może jeszcze jedna rzecz, bo to jest bardzo istotne. Mówiąc o mechanizmach odpowiedzialności sprzedającego w umowie sprzedaży udziałów, ja będę mówił o procesach, które są skomplikowane. W sensie nie mówimy tutaj o sprzedaży spółki SPV-ki jakiejś, która nie ma żadnych aktywów, nie prowadzi działalności operacyjnej. Nie mówimy o sprzedaży prostej spółki, raczej mówimy o czymś bardziej skomplikowanym, czyli takim procesie, który będzie dotyczył przedsiębiorstwa no, mniejszego lub większego, to nie ma większego znaczenia, natomiast prowadzącego normalnie działalność operacyjną, gdzie strony są reprezentowane przez profesjonalnych doradców i ten proces jest taki ustrukturyzowany. Umowa jest bardziej, a nie mniej skomplikowana i dopiero przy tego typu procesach pojawiają się te elementy, te mechanizmy, o których dzisiaj będę Wam opowiadał. Także to big picture będzie dotyczyło no właśnie takiego bardziej skomplikowanego procesu i to będzie przedstawienie tylko i wyłącznie jakichś ogólnych takich informacji na temat tych mechanizmów. Każdy z nich pewnie mógłby być przedmiotem jakiegoś odrębnego wykładu. Materia jest naprawdę niezwykle skomplikowana i w zasadzie z każdym rokiem pracy zawodowej odkrywam, można powiedzieć, po raz kolejny całą masę różnego rodzaju elementów, o których wcześniej nie myślałem. A myślę, że najwięcej człowiek tak naprawdę się uczy w trakcie sporów na podstawie umów, które sam pisał. Akurat tak się składa, że jednym z obszarów działalności, którym się zajmuję i którym zajmujemy się w ramach BCGL-a są spory korporacyjne, takie przedsądowe, tak? Przedsądowe, czyli prowadzone jeszcze na sali konferencyjnej, niekoniecznie na sali sądowej, których przedmiotem są czy to umowy wspólników, czy umowy sprzedaży różnego rodzaju, gdzie po prostu jedna ze stron podnosi roszczenia w stosunku do drugiej właśnie na podstawie umowy. I powiem Wam, że to jest coś takiego, jak człowiek ma do czynienia z takim sporem korporacyjnym, transakcyjnym, który dotyczy umowy, której jest autorem albo współautorem, albo reprezentował jedną ze stron, to wtedy uczysz się najwięcej, bo widzisz te niedoskonałości, które wychodzą dopiero z biegiem czasu. Tak? One są rezultatem wielu czynników. To nie jest kwestia tego, że negocjując transakcję dla klienta, o czymś nie pamiętaliśmy, to jest niejednokrotnie element czy wypadkowa tego, na co druga strona pozwoliła. No umowa niestety, ale jest tak dobra, na ile pozwoliła druga strona i tak wyglądają procesy transakcyjne, że niejednokrotnie podejmuje się decyzję, żeby nie negocjować dalej postanowień, żeby zamknąć transakcję, są jakieś
aspekty transakcji, które są istotniejsze niż dopieszczenie kontraktu, tak? No i ostatecznie no, to wszystko powoduje, że umowa wygląda w taki czy inny sposób i niejednokrotnie nie ma co ukrywać, ona nie jest doskonała. A to wychodzi właśnie w momencie, kiedy się pojawiają spory korporacyjne, czy tam spory takie transakcyjne, tak? Może tak to ujmijmy. I wtedy zawsze człowiek łapie się za głowę i myśli, co on to podpisał, tak? Albo co autor miał na myśli. No powiem wam, że to naprawdę występuje bardzo często. To, co na pewno chciałbym wam przedstawić i udowodnić niejako, nawiązując do tego też, o czym mówiłem na samym początku, to, że M&A jest naprawdę super interdyscyplinarny. To jest jedna z tych dziedzin prawa, gdzie, tak jak wcześniej wspomniałem, znajomość podatków, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i też takie ogólne ogarnięcie biznesowe, jeżeli tak mogę to ująć, jest naprawdę super istotne, tak? Czyli zrozumienie tak naprawdę sektora, w którym działa klient, problemów, które występują w tym sektorze, albo target, tak? Bo w zależności od tego, którą stronę reprezentujemy, jest naprawdę no, niezbędnym elementem do tego, żeby prawidłowo reprezentować klienta, tak bym to nawet ujął. Bez tego nie da się ograniczyć, pracując jako prawnik transakcyjny, nie da się ograniczyć swojej wiedzy i zaangażowania w transakcje tylko i wyłącznie do tych aspektów prawnych, bo to nie wyjdzie po prostu, tak? Albo wyjdzie w sposób bardzo ułomny. Musisz rozumieć dynamikę transakcji, musisz rozumieć sposób, w jaki funkcjonuje target, no bo to są jeden z takich kluczowych driverów negocjacji, tak? I tego, jak wygląda dokumentacja transakcyjna, w których obszarach klient powinien być zabezpieczony bardziej lub mniej, tak? Na które jakieś tam elementy powinniśmy postawić większą wagę, a gdzie możemy odpuścić, mówiąc krótko. To, co na pewno będę chciał wam udowodnić, to to, że, czy wykazać, albo o czym będę opowiadał, to jest kwestia tego, że to prawo, czy sposób konstruowania umowy sprzedaży i prowadzenia procesów, pewna mechanika, czy mechanizmy, które są stosowane w transakcjach M&A-owych, one mają niewiele wspólnego z kodeksem, tak? Teoretycznie można było zaznaczyć, otworzyć w Wordzie kodeks cywilny albo kodeks spółek, znaczy spółek handlowych to może niekoniecznie, ale KC, Ctrl A, Ctrl Delete i czy tam Delete nacisnąć i generalnie też byśmy żyli, można powiedzieć. Z tego względu, że to, co wykształciła praktyka i ten sposób prowadzenia transakcji, konstruowania umowy sprzedaży udziałów, on jest mocno oderwany od postanowień kodeksowych, które są bardzo ograniczone w tym zakresie i o tym też będziemy rozmawiać. To jest akurat pewnego rodzaju praktyka, która została niejako przyjęta w Polsce, przyniesiona razem z rozwojem dużych międzynarodowych firm prawniczych w latach 90. Pierwsze duże transakcje to były wszystkie robione pewnie na jakichś tam wzorach z Londynu. No i tak to się przyjęło, tak? I tak to funkcjonuje. To jest bardzo ciekawe, bo jak się zastanowicie, to my niejako dobudowujemy koncepty teoretyczne do instytucji praktycznych, które zostały przyniesione do Polski w latach 90. Ja tak na to patrzę, tak? To nie jest coś takiego, że najpierw było orzeczenie sądowe albo, nie wiem, kodeks jakiś tam, tak, czy ustawa, która coś uregulowała, pewne elementy transakcji sprzedaży czy umowy sprzedaży udziałów. Nie, to właśnie w Polsce działa trochę na odwrót, tak, że pojawiła się praktyka funkcjonowania umów i tworzenia umów, dużych umów sprzedaży, umów kredytowych, wielu rodzajów umów tak naprawdę. I pod to pojawiły się dyskusje teoretyczne, czyli mamy określone postanowienie, które funkcjonuje w obrocie prawnym, to zastanówmy się tak naprawdę, w jaki sposób oprzeć to na obowiązujących przepisach. No i tak to niestety, znaczy stety albo niestety, tak w Polsce wygląda. Myślę, że bardziej niestety z tego względu, że brakuje porządnego orzecznictwa, którym można się opierać. Wręcz bym powiedział, i to jest bardzo krytyczny głos mój i pewnie wielu przedstawicieli praktyki, takich prawników praktyków, tak? Nie jakichś tam teoretyków, którzy zajmują się tylko i wyłącznie, nie wiem, pracą naukową, nazwijmy to w ten sposób, tylko ludzi, którzy niestety muszą negocjować umowy i bronić interesów klientów, tak? Niejednokrotnie polskie orzecznictwo jest mega skostniałe. Orzeczenia na przykład dotyczące kar umownych, to jest coś, co praktykom i prawnikom transakcyjnym w głowie się nie mieści, że w zasadzie te przepisy, które funkcjonują w Polsce, są tak skonstruowane i coraz to pojawiają się nowe orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówią, że na przykład, nie wiem, kary umowne nie można zastrzec na wypadek odstąpienia od umowy.
z powodu niespełnienia świadczenia pieniężnego. To jest uchwała siódemkowa, która całkiem niedawno się pojawiła, Sądu Najwyższego, chyba w listopadzie 2019 roku. I ona powoduje, że ona ma super istotny wpływ na praktykę kontraktową, bo niejednokrotnie tak naprawdę, znaczy niejednokrotnie, no wręcz bym powiedział fundamentalnym elementem każdej transakcji jest zabezpieczenie się strony na wypadek odstąpienia od umowy przez drugą stronę, tak? Jeżeli nie jestem w stanie zastrzec kary umownej na taką okoliczność, to tak naprawdę niewiele mi to daje. No, próbuję się to łatać jakimiś świadczeniami gwarancyjnymi i tak dalej, ale obawiam się, że to są takie instrumenty, które jakby dotarły do Sądu Najwyższego, to pewnie zetknęłyby się z tym takim betonowym myśleniem na temat polskiego kodeksu cywilnego, które funkcjonuje na gruncie również orzecznictwa o karze umownej. Ostatnia rzecz, ta prezentacja będzie miała specyficzną konstrukcję, jak zobaczycie, bo przedstawiając konkretne mechanizmy odpowiedzialności sprzedającego, będę Wam przedstawiał plusy, minusy, jakieś tam rozwiązania, to będzie taki big picture właśnie, tak? Ale chciałbym, żebyście zobaczyli te główne instrumenty, główne mechanizmy, które funkcjonują, ekonomiczne, prawne, ale będę też je przedstawiał właśnie z perspektywy procesowej, tak? Czyli kto pozywa kogo, bo to jest, moim zdaniem, to jest jeden z najistotniejszych elementów, które niejednokrotnie nie są uświadamiane sobie przez prawników negocjujących umowę, natomiast z mojej perspektywy w momencie, kiedy reprezentujesz stronę sporu, to one są istotniejsze niż cokolwiek innego, tak? Czyli kto pozywa kogo w danej sytuacji i to nie jest tak, że to zawsze kupujący będzie pozywał sprzedającego, bo jak zobaczycie, są takie mechanizmy, albo tak można skonstruować mechanizmy, żeby to sprzedający musiał pozywać kupującego. Tak, dobrze, nie pomyliłem tutaj. Co w określonych okolicznościach może zmieniać fundamentalnie sytuację obu stron. Łatwo napisać umowę, łatwo powiedzieć, że będziemy mieli roszczenie, natomiast gwarantuję Wam, że niejednokrotnie sytuacja procesowa będzie taka, że klientowi albo nie będzie się opłacało pozwać drugiej strony, albo nie będzie mu się opłacało pozwać. Znaczy, może nie będzie mu się opłacało pozwać drugiej strony z wielu powodów, pewnie tak to lepiej ująć, tak? Bo na przykład wybraliście arbitraż jako forum rozwiązywania sporów, arbitraż w Wiedniu, na przykład pod ICC, tak? I się okazuje, że wartość roszczenia jest taka, że poniesienie kosztów arbitrażu i rozpoczęcie arbitrażu nie będzie miało kompletnie żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy klient nie ma mocnego case'u, tak? Czyli czuje, że w sumie jest pokrzywdzony, że potencjalnie doszło do jakiegoś naruszenia postanowień umowy, ale tak naprawdę zastanawia się, czy wszczęcie arbitrażu będzie miało sens. Generalnie z perspektywy takiej kosztowej, tak? I to są takie elementy, które naprawdę w mocny sposób wpływają na to, jak dobrą umowę mamy, tak? Tak bym to ujął. I te elementy procesowe naprawdę mogą fundamentalnie zmienić sytuację stron. OK. Przechodzimy w tym momencie do kazusu, który Wam przesłałem i tutaj naprawdę liczę na Waszą interakcję jakąś. Odpalam w tym momencie czat. Reprezentujemy kupującego, zakładam, że stan faktyczny był w miarę zrozumiały. Ja specjalnie, w tym stanie faktycznym specjalnie jest zamieszczonych parę elementów, oczywiście, które będą później przedmiotem naszych dyskusji. Tak jak powiedziałem, reprezentujemy kupującego i chciałbym, żebyście napisali mi w paru punktach, mam nadzieję, że będzie, albo powiedzieli, bo teraz zakładam, że Maja jest w stanie udzielić głosu osobie, która chciałaby nam powiedzieć, jakie problemy zidentyfikowaliście w tym stanie faktycznym. I to jest taki stan faktyczny, to jest, może jeszcze dwa słowa, zanim przejdziemy do tego. To jest taki, można powiedzieć, bardzo uproszczony stan faktyczny, tak? Każda spółka, nie ma czegoś takiego, jeszcze może krok wstecz. Sprzedajecie samochód, mega prosta transakcja, tak? Każdy widzi, co kupuje i co sprzedaje. Stoi samochód, wiele transakcji sprzedaży, które są dokonywane powszechnie w obrocie gospodarczym, dotyczy aktywa, które każdy widzi, jaki jest, tak? Natomiast z przedsiębiorstwem tak do końca nie jest, tak? Albo ze spółką, bo no, prawda jest taka, że spółka cały czas funkcjonuje i spółka jest żywym organizmem gospodarczym. Tak to pewnie najlepiej ująć. Samochód w momencie, kiedy stoi, ma określony przebieg, nic się tam złego nie może wydarzyć, no, widzimy, jaki on jest. Natomiast przedsiębiorstwo w momencie, kiedy ja rozmawiam, albo jakbyśmy byli stronami, które negocjują transakcje sprzedaży, to przedsiębiorstwo cały czas by funkcjonowało, tak?
cały czas klienci składaliby zamówienia, klienci, sytuacja finansowa kontrahentów by się zmieniała, zmieniałoby się otoczenie gospodarcze, także to jest naprawdę żywy mechanizm gospodarczy, który funkcjonuje. No i teraz my jako prawnicy transakcyjni musimy się wpisać w ten funkcjonujący organizm, funkcjonujący podmiot i przeprowadzić transakcję. I ten stan faktyczny, który Wam zaprezentowałem, on w pewien taki uproszczony sposób adresuje parę tematów, które standardowo występują w transakcjach M&A-owych, jak chociażby jakość danych finansowych, to, że spółka cały czas zmienia swoją sytuację finansową, to, że mogą się pojawić jakieś roszczenia w stosunku do spółki i tak dalej. Także ogromna prośba teraz do Was, żebyście się wykazali inwersją i powiedzieli mi, jakie tutaj problemy identyfikujecie. Maja, moderuj, tak żebyśmy wyciągnęli jakieś informacje od naszych słuchaczy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos albo skorzystać z czatu? Bo możemy albo rzeczywiście wynotowywać te dostrzeżone rzeczy na czacie, albo wydaje mi się, że ponieważ nie rzuciło się jakieś wielkie grono uczestników, to możemy po prostu też rozmawiać o tym z pomocą audio, więc może jeszcze dam Państwu chwilę na przeczytanie, chociaż zakładam, że mieli Państwo czas się zapoznać, ale jednak no, nie ma stuprocentowej pewności, że wszyscy Państwo przeczytali to wcześniej, więc może moment na doczytanie Jasne. Stanu faktycznego. Tak zróbmy. Ja mogę poczekać śmiało minutę, natomiast fajnie by było, jakbyście się pochylili nad tym z tego względu, że to daje obraz problemów, z którymi stykamy się my jako prawnicy transakcyjni na co dzień, tak? Pracując właśnie przy procesach sprzedażowych. Jeszcze ostatnia rzecz, wrócę na chwilę w międzyczasie do swojego doświadczenia. Mówię to z perspektywy osoby, która kilkanaście lat siedzi w biznesie. Ta prezentacja będzie mocno praktyczna, mam nadzieję, mało teoretyczna, bo tak jak wcześniej wspomniałem, te transakcje żyją swoim życiem, oparte wprawdzie na KC i KSH w jakiś sposób, natomiast no, praktyka jest jaka jest i wytworzyła pewnego rodzaju specyficzne instytucje. Historycznie pracowałem naprawdę na wielu procesach sprzedażowych, inwestycyjnych, zakupowych, pracując na transakcjach zarówno o wartości 3 milionów, jak i 3 miliardów złotych. W Wajlu zrobiliśmy całą masę różnego rodzaju dużych procesów, między innymi pracowałem przy sprzedaży Emitela. W 2013 roku była to największa transakcja private equity na rynku polskim, gdzie byłem jednym z dwóch głównych prawników prowadzących ten proces. Historycznie byłem mocno związany z grupą IPI, dla której w zasadzie zrobiliśmy, czy pracowałem przy każdym procesie, który robili na polskim rynku, sprzedaż TVN-u, Multikina, sprzedawałem Legię Warszawa, klub piłkarski, różnego rodzaju transakcje joint venture. Także jakby przekrój doświadczenia praktycznego, które mam, jest bardzo szeroki, od małych po wielkie transakcje. No i tyle, tak. One są bardzo podobne w swojej istocie. Paradoksalne jest to, że trudniejsze mogą być procesy transakcyjne, które są na małych, nieułożonych spółkach, takich niepoukładanych, gdzie jest jakiś founder, który sprzedaje biznes po raz pierwszy, niż duże procesy sprzedażowe, które są realizowane pomiędzy funduszami, tak, czyli takimi inwestorami instytucjonalnymi, którzy z założenia przystępując do, czy tam nabywając spółkę, starają się uporządkować i ustrukturyzować ten biznes, żeby dokonując exitu, ten exit był no, oczywiście po maksymalnej wartości i po możliwie taki bezproblemowy, tak? Tak powiem, najlepiej to ująć. No dobra. A, wow, super, się pojawiły pierwsze informacje na czacie. Dobra, to ja przeczytam teraz, co nam się tutaj pojawiło. Wojciech napisze tak, że czy to są wszystkie pozycje bilansowe? Akurat to nie ma większego znaczenia tutaj. To nie są wszystkie pozycje bilansowe. Ja wykazałem tylko i wyłącznie te, czy tam generalnie pozycje sprawozdań finansowych, które są istotne z perspektywy tego stanu faktycznego. I teraz tak, co my mamy tutaj? Mamy zła kondycja finansowa spółki od początku, która była sukcesywnie pogarszana, możliwe, że zaktualizują się przesłanki upadłościowe i zasadniczo dobry kierunek. Znaczy ta zła kondycja, tego, że kondycja była zła, to chyba nie wiemy z tego stanu faktycznego, my widzimy, że ona się pogorszyła, tak, w trakcie tego 2020 roku. Kolejny komentarz, który się pojawi, to jest warto zacząć na przykład od wyceny przedsiębiorstwa i przyjąć jakiś model, aby zaproponować cenę. Na podstawie
staningu i wartość wygląda nieciekawie, ale są rzecz jasna też inne metody, na przykład ECF-owa, do tego nie mamy danych, no nie mamy danych. O tej wycenie to będziemy jeszcze rozmawiać. Teraz tak, zatwierdzenie sprawozdania finansowego bez opinii biegłego rewidenta. Tak, tutaj jak gdyby jednym z tematów, który się pojawił, jest to, że sprawozdania finansowe nie są zaudytowane. Teraz tak, kolejne pytanie Mariusza, czy tam uwaga od Mariusza, czy sprawozdanie nie powinno być audytowane? Wartość aktywów przekraczała 2,5 miliona. Wiesz co, tak zupełnie szczerze nie patrzyłem na to z tej perspektywy. Te kwoty, które podałem Wam w tym kazusie, one były zupełnie przypadkowe i nawet się nie zastanawiałem nad nimi z perspektywy tego, czy audyt musi być, czy go nie ma. Ale jak gdyby kierunek jest prawidłowy, jeżeli chodzi o audyt sprawozdań finansowych. I ostatni może komentarz jeszcze przeczytam. Zarząd spółki mimo złej kondycji decyduje się na wypłatę dywidendy. Taki zarząd raczej do wymiany. No gorzej jak właśnie właściciel jest zarządem, bo to jest właśnie niejednokrotnie sytuacja, tak, z którą mamy do czynienia, że jest jeden wspólnik, dwóch wspólników albo trzech wspólników, z których każdy jest w zarządzie. Tak? I to są właśnie takie często sytuacje transakcyjne, z którymi my się spotykamy, że właściciele są jednocześnie członkami zarządu. Pytanie, czy ten wypływ 5 milionów został uwzględniony w dokumentacji transakcyjnej, skoro wypłata dywidendy 13 czerwca, a signing 18 czerwca. Wydrenowana spółka została z cashu w gotówce. I Filip jeszcze pyta, czy nie będzie problemem wycena wartości spółki w tej sytuacji przez te zmienne przedstawione w kazusie. Dobra. Znaczy gdzieś tam generalnie myślę, że dotykacie problemów, o których zaraz będę mówił. Muszę sobie tylko zrobić jeszcze czat tutaj. Okej, przejdźmy dalej. I teraz zobaczycie tak naprawdę, co mam na myśli, mówiąc o tym, że M&A wcale prosty nie jest. Na czym polega problem z transakcjami? Na tym, że wszystko płynie, tak, w dużym uproszczeniu. Jak wracając do naszego kazusa z samochodem, jak stoi, to każdy widzi, jaki jest. No, oczywiście mogą być jakieś wady ukryte i tak dalej, ale to nie o to chodzi. On stoi, nie rusza się, kilometry nie biegną. Natomiast na przedsiębiorstwo cały czas, właśnie, może jeszcze jedna rzecz. Mówiąc o sprzedaży udziałów, tak naprawdę my musimy mówić o sprzedaży aktywa, które niejako jest taki, ja to ładnie określam zawsze, underlying asset, tak? Z perspektywy ludzi biznesu, a powinniśmy moim zdaniem aspirować zawsze jako prawnicy, żeby rozmawiać z ludźmi biznesu, tak? Bo to nie ma nic gorszego niż jak dwóch mecenasów się kłóci na sali konferencyjnej, to jest bez sensu, tak? My powinniśmy rozmawiać z klientami i z ludźmi biznesu. Z perspektywy ludzi biznesu najistotniejsze jest to, że oni nie kupują udziałów, bo to, co kupują, tak naprawdę może się dowolnie dla nich nazywać, oni kupują przedsiębiorstwo, tak? To, że spółkę sprzedaje się formalnie przez sprzedaż udziałów, no to tak przepisy są skonstruowane. No mamy jakieś tam konstrukcje, nie wiem, jak to nazwać, byt konwencjonalny czy cokolwiek innego, instytucję prawną w postaci udziału, który reprezentuje jakieś prawa majątkowe w przedsiębiorstwie, natomiast tak naprawdę każdy człowiek interesu patrzy na to, że on kupuje przedsiębiorstwo i to jest dla niego istotne i on płaci za przedsiębiorstwo, tak? Formalnie kupuje oczywiście udziały, natomiast z jego perspektywy istotna jest wycena przedsiębiorstwa, nawet ustalając cenę tego aktywa, które my kupujemy, czyli udziałów, które kupujemy formalnie, my patrzymy na ten underlying asset, czyli właśnie na przedsiębiorstwo. Teraz, jakie są problemy, które generalnie występują w transakcjach M&A-owych? Jest ich cała masa. Ja wylistowałem parę takich głównych, które występują w każdej transakcji, pod tym nagłówkiem ogólne. I to są takie problemy, które występują w każdej transakcji, tak? A występują też oczywiście w naszym stanie faktycznym. Czyli po pierwsze, dane finansowe mogą nie być rzetelne. W naszym stanie faktycznym okazało się, że dane finansowe nie były zaudytowane. Ja nie mówię, że to oznacza, że one są nierzetelne od razu, absolutnie nie, ale niejednokrotnie w sytuacjach transakcyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją, czy w procesach transakcyjnych mamy do czynienia z taką sytuacją, że właściciele są członkami zarządu. No kto sporządza sprawozdanie finansowe? Zarząd. Kto jest odpowiedzialny za to? Tak, no zarząd. Zatwierdza później zgromadzenie wspólników, które niejednokrotnie jest tym samym podmiotem. I teraz oczywiście zarząd ponosi odpowiedzialność za jakość sprawozdania finansowego, które powinno zostać sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości i tak dalej.
Natomiast prawda jest taka, że sprawozdanie finansowe można sporządzić, nie chcę powiedzieć, że dowolnie, ale z dużą dozą swobody czy dowolności, na które zezwalają obowiązujące przepisy i zasady rachunkowości. Sprawozdania finansowe dwóch spółek, wyniki, albo może inaczej, nawet wyniki raportowane przez dwie spółki działające w tej samej branży o podobnych przychodach mogą być diametralnie różne. I to naprawdę oba sprawozdania finansowe sporządzane przez te podmioty mogą być sporządzone jak najbardziej zgodnie z zasadami rachunkowości, bo zasady rachunkowości pozwalają na przyjmowanie różnych sposobów księgowania zdarzeń gospodarczych, różnych stawek amortyzacyjnych i tak dalej, tak? I na to musimy bardzo uważać. I już nie mówiąc o jakichś takich manewrach w postaci chociażby niewykazywania czy nieksięgowania faktur i tym podobne, tak? To, czyli tego wszystkiego, co też wystąpiło w naszym kazusie. Czyli pierwsza rzecz, pierwszy problem w transakcjach M&A-owych to jest to, że dane finansowe mogą nie być rzetelne. Drugi problem, dane finansowe mogą nie być aktualne. No niejednokrotnie, i to jest też problem, z którym stykamy się w naszym kazusie, będziemy pracować na danych finansowych, jak sprawozdanie finansowe, które nie są aktualne w momencie, w którym transakcja się dokonuje. Czyli w naszym stanie faktycznym ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na 31 grudnia 2019 roku. I tak naprawdę od tamtego momentu spółka, czyli target w transakcji sprzedaży, nie była zobowiązana do tego, żeby sporządzić sprawozdanie finansowe. To, co przekazywała sprzedającemu, to kupującemu, to najprawdopodobniej było jakieś tam sprawozdanie rachunkowości zarządczej, jakieś dane finansowe, które są tworzone na bieżące potrzeby zarządzania spółką w postaci rachunkowości właśnie zarządczej. To też są jakieś dane finansowe, ale to są dane finansowe, które nie są tej jakości danymi finansowymi, które są sporządzane na koniec roku obrotowego, a zwłaszcza z audytowanymi danymi finansowymi. Czyli mamy problem właśnie nieaktualnych danych finansowych, tak? Trzeci ogólny problem, który występuje w każdej transakcji M&A, to jest właśnie kwestia tego, że przedsiębiorstwo cały czas prowadzi działalność, czyli cały czas zmienia się stan należności, zobowiązań, przychodzą pracownicy, odchodzą pracownicy, towary są sprzedawane, usługi są świadczone, pojawiają się roszczenia w stosunku do przedsiębiorstwa, zmienia się otoczenie gospodarcze. Nie ma czegoś takiego, że my łapiemy, że transakcje się robi w ciągu jednego dnia, tak? Że jednego i tego samego dnia są przedstawiane informacje finansowe i my podejmujemy decyzję, negocjujemy SPA, czyli umowę sprzedaży udziałów i zamykamy transakcję. Absolutnie nie. To są procesy, które są rozciągnięte w czasie. Terminy, które przedstawiłem Wam w kazusie, one wcale nie były takie dalekie, można powiedzieć, od tego, co w praktyce występuje, tak? Czyli zrobiliśmy podpisanie transakcji 18 czerwca, closing 25 października. Zakładam, że pewnie w międzyczasie jakieś warunki zawieszające musiały zostać spełnione. To jest normalna praktyka kontraktowa w sytuacji, kiedy na przykład musimy uzyskać zgodę antymonopolową na zamknięcie transakcji, że cały proces transakcyjny trwa od 6 do 9 miesięcy. No to naprawdę w trakcie tych 6 do 9 miesięcy, oczywiście mniej skomplikowane transakcje, takie gdzie na przykład walk-in nie jest wymagane, one będą zamykane wcześniej. Natomiast niejednokrotnie transakcja, która wymaga właśnie zgody antymonopolowej lub spełnienia innych warunków zawieszających, będzie tyle trwała. W trakcie tych paru miesięcy naprawdę przedsiębiorstwo może wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczcie, co się wydarzyło na rynku w ciągu ostatnich 2 miesięcy. W styczniu wszyscy chodziliśmy do restauracji i każdy by w biznes restauracyjny inwestował, albo każdy prawnik marzy o otwarciu restauracji. To jest jedno z takich marzeń prawnika. Jak posiedzicie nad papierami parę dobrych lat, to gwarantuję Wam, że będziecie przechodzić koło kolejnej knajpy i myśleć o tym, że o, fajnie jest prowadzić restaurację. I pewnie w styczniu nie jedna osoba też tak myślała, w lutym tak samo, na początku marca tak samo, do 14 marca, kiedy minister zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. I od tamtego czasu z dnia na dzień restauracje zostały zamknięte. No i teraz to są wszystko takie rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, prowadząc proces transakcyjny i reprezentując klienta w takim procesie, czy to sprzedającego, czy kupującego, tak? Czyli widać tą dużą zmienność i naprawdę potężny wpływ otoczenia rynkowego na to, co się, na aktywo, które jest przedmiotem sprzedaży. To nie ma wpływu kompletnie na udziały, tak? Udziały są nieistotne z perspektywy klientów, udziały nie są w ogóle istotne. To jest tylko i wyłącznie pewien instrument, który jest przedmiotem sprzedaży, tak? Przeniesienia.
ale ich interesuje stan spółki, tak? Czyli stan przedsiębiorstwa, które nabywają. A on może być fundamentalnie inny właśnie przez wpływ czynników rynkowych na sytuację firmy. I teraz przechodząc do tego naszego stanu faktycznego, to widzicie podsumowanie krótkie, nie wiem, czy złapałem akurat tutaj wszystkie tematy, które chciałem Wam pokazać, natomiast to są na pewno główne rzeczy, które są szczególnie problematyczne w naszym stanie faktycznym, czyli co się wydarzyło, tak? Mieliśmy niezaudytowane dane finansowe. Tak jak wcześniej powiedziałem, to nie oznacza, że te dane finansowe były nieprawidłowe, nierzetelne, ale były niezaudytowane, co oznacza, że nie było niezależnej, zewnętrznej opinii audytora w odniesieniu do jakości sprawozdań finansowych, tak? Jak mamy zaudytowane sprawozdania finansowe, to wiemy przynajmniej, że biegły rewident, tak, musiał się pochylić nad sprawozdaniami finansowymi i przeprowadził weryfikację rzetelności i sporządzenia tych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych i zgodności sporządzenia sprawozdania finansowego z ustawą o rachunkowości, tak? Czyli jest to naprawdę duży komfort. Nie mówię, że absolutny komfort, na pewno tak nie jest, ale jest to duży komfort, który otrzymujemy w procesie sprzedaży, tak? Dane finansowe były nieaktualne, tak jak wcześniej mówiłem, czerwiec, podpisanie dokumentacji, październik zamykamy, a te główne sprawozdanie, główny dokument finansowy, na którym się opieramy w procesie transakcyjnym, to są sprawozdania na koniec grudnia 2019. W sprawozdaniach nie była utworzona rezerwa i ona mogła nie zostać utworzona zgodnie z zasadami rachunkowości. No po prostu zarząd podjął taką decyzję, uważając, że spór ma, jakby jest niewielkie ryzyko przegrania tego sporu przez spółkę, podjął decyzję świadomie, że nie będzie tworzył rezerwy. Ale to ma piorunujący wpływ na sytuację finansową spółki, bo w sprawozdaniu finansowym kompletnie rezerwy nie ma wykazanej w żaden sposób, natomiast nagle się okazuje, że spółka potencjalnie musi zapłacić 10 milionów złotych. W sprawozdaniu finansowym oczywiście nie ma nic na temat wypłaty dywidendy na rzecz wspólników, czyli tego wycieku kapitału, wycieku wartości ze spółki na rzecz sprzedających, która nastąpiła od momentu sporządzenia sprawozdań finansowych, no bo jak gdyby z konieczności, czy tam jak gdyby z zasad sporządzania sprawozdań finansowych nie może być mowy o wypłacie dywidendy z tego względu, że o dywidendzie decyduje zgromadzenie wspólników na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników dawno po tym, jak sprawozdanie finansowe zostało sporządzone. Tak? Natomiast ta dywidenda w naszym stanie faktycznym została wypłacona i ona uszczupliła w istotny sposób majątek spółki. Istotne rzeczy, które wystąpiły w tym stanie faktycznym, to jest wzrost zobowiązań krótkoterminowych, czyli ewidentnie widać, że sytuacja płynnościowa spółki się pogarsza, albo możemy założyć, tak, że ona się pogarsza, skoro zwiększyło się saldo tych zobowiązań krótkoterminowych. To są takie zobowiązania, które mają relatywnie krótki okres zapadalności. Spółka odroczyła inwestycje, pewnie w związku znowu z pogarszającą się sytuacją płynnościową w spółce. Co to oznacza, tak? No, oznacza to bardzo dużo, bo to oznacza nie więcej tylko tyle, albo aż tyle, że nowy właściciel po przejęciu spółki będzie musiał dokonać tych inwestycji, tak? Inwestycje niejednokrotnie to nie są tylko i wyłącznie inwestycje w nowe moce produkcyjne, ale również tak zwane inwestycje odtworzeniowe, czyli inwestycje, które są niezbędne po to, żeby spółka w dalszym ciągu mogła funkcjonować w normalnym toku, czyli w takim toku zgodnym z dotychczasową praktyką, tak? Nie zwiększając swoich mocy produkcyjnych, ale niejako tak w uproszczeniu można powiedzieć, remontując to, co jest na stanie, żeby to się nadawało do dalszego użytkowania. No i oczywiście kolejny super istotny element tego naszego stanu faktycznego to są nieuwzględnione w sprawozdaniach finansowych koszty operacyjne. Koszty operacyjne, czyli koszty powtarzalne, to jest bardzo istotne, które nie zostały wykazane w sprawozdaniach finansowych i one w istotny sposób właśnie wpływają na postrzeganie tego biznesu na przyszłość, tak? Te sprawozdania finansowe są stanowiące podstawę wyceny spółki, one akurat w tym punkcie są w istotny sposób nierzetelne z tego względu, że koszty operacyjne to są koszty powtarzalne, które najprawdopodobniej spółka będzie ponosić również w przyszłych okresach, tak? Czyli po zakupie spółki przez nowego właściciela. I to jest cała masa różnego rodzaju problemów. Tak, mam nadzieję, że widzicie takie szersze spojrzenie
z czym prawnicy transakcyjni muszą się zmierzyć w trakcie procesu transakcyjnego. I teraz chcący należycie zadbać o interesy klienta, my naprawdę powinniśmy spojrzeć na całość tego, tak kompleksowo, holistycznie na te problemy, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i w odpowiedni sposób je zaadresować. Teraz po tym przydługawym wstępie przechodzimy do clue, o którym chcę dzisiaj Wam powiedzieć. O tych mechanizmach odpowiedzialności sprzedającego w transakcji sprzedaży. Wiele z kwestii, które mamy podsumowane na tym slajdzie, one nie są w ogóle adresowane w dokumentacji transakcyjnej. Dlatego też w pewnym momencie odstąpiłem od tego, tak jak Wam wcześniej wymieniłem tytułu, zasady odpowiedzialności sprzedającego w umowie na rzecz mechanizmów odpowiedzialności w transakcji. Wiele, wiele tematów, które mogą być potencjalnie problematyczne w przedsiębiorstwie, jest adresowanych poza dokumentacją transakcyjną w trakcie negocjacji przedsprzedażowych, tak? W procesie uzgadniania ceny sprzedaży, tej pierwszej linijki ceny, która zostanie wpisana później do SPA, czyli do umowy sprzedaży udziałów. Zanim przejdziemy do podsumowania tych mechanizmów, to jeszcze dwa zdania dosłownie, ale to będzie bardzo krótkie, bo tak jak powiedziałem Wam na samym początku, nie będzie mało teorii, dużo praktyki. Jakbyśmy popatrzyli tak od strony kodeksowej na zasady odpowiedzialności, czy na kodeksowy mechanizm odpowiedzialności sprzedającego udziały w spółce z o.o., no to w pierwszej kolejności oczywiście patrzymy na regulowanie zawady prawne, tak? I KC, tak? KC, dobrze mówię. KC oczywiście przewiduje jakieś sytuacje, kiedy przewiduje, co to jest ta rękojmia, czy w jakich sytuacjach ona występuje, może tak to powiedzmy. Czyli sytuacja, kiedy sprzedawane prawo stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążone, jest zajęte jakiś tam przez organ albo nie istnieje, tak w przypadku rękojmi zawady prawnej jeszcze. I to są sytuacje takie, które jak kilkanaście lat funkcjonuję na tym rynku, nigdy z nimi nie miałem do czynienia. W sensie nigdy nie było sytuacji takiej, żebyśmy kupili udziały, które nie istniały. Nigdy nie było sytuacji takiej, żebyśmy kupili udziały, które stanowiły własność osoby trzeciej. Nigdy nie słyszałem o takich sytuacjach. Znaczy o tym się słyszy oczywiście, bo jest pewnie masa oszustów na rynku, to jest jasne. Ale tego typu spory występują bardzo, bardzo sporadycznie. Nigdy nie słyszałem o sytuacji, żebyśmy, albo nigdy nie miałem takiego problemu, żebyśmy kupili udziały, które były obciążone prawem osoby trzeciej albo zajęte na przykład w postępowaniu zabezpieczającym albo egzekucyjnym. Zakładam, że ilość sporów statystycznie tego typu dotyczących tytułu do udziałów, nawet nie wiem, czy to jest 1% ogólnych sporów takich transakcyjnych. One oczywiście, jeżeli wystąpią, mają absolutnie fundamentalne znaczenie, bo nikt nie lubi płacić za rzecz, której nie kupił. Tak, jakbyśmy kupili, tak, prawo, które nie istnieje. No to wiadomo, że jest jakiś tam super istotny problem dla kupującego, który zapłacił cenę, a okazuje się, że nie nabył udziałów. Natomiast te spory transakcyjne, one występują bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie. I teraz ta rękojmia zawady prawne w takiej klasycznej transakcji, przy takim klasycznym spojrzeniu na transakcję sprzedaży udziałów, to jest pewnie główny instrument, którym dysponuje kupujący w przypadku transakcji sprzedaży. Oczywiście KC zezwala na rozszerzenie odpowiedzialności sprzedającego, to jest jasne i pewnie w dużym stopniu właśnie te wszystkie mechanizmy, o których będę później opowiadał, one właśnie bazują na tym kontraktowym postanowieniu, na tej właśnie takiej kontraktowej możliwości rozszerzenia zakresu odpowiedzialności sprzedającego. Natomiast rękojmia zawady prawne to jest stanowczo za mało, tak? A rękojmi zawady fizyczne w przypadku sprzedaży spółki, w sensie udziałów w spółce, no nie możemy zastosować, bo my nie sprzedajemy rzeczy, my prawo sprzedajemy. Także nie można zastosować w takiej sytuacji przepisów KC o rękojmi zawady fizyczne sprzedawanej rzeczy, bo przedmiotem sprzedaży są udziały. Co to oznacza? Jest potężny problem z ustawą, kodeks cywilny, z tego względu, że w takiej transakcji sprzedaży udziałów ona kompletnie nie adresuje tematu odpowiedzialności sprzedającego za stan sprzedawanego aktywa, czyli przedsiębiorstwa. Czyli
To, o czym Wam mówiłem, nie jest istotne, czy my kupujemy udziały, akcje, tytuły uczestnictwa, czy jakkolwiek inaczej my nazwiemy ten instrument udziałowy, który jest przedmiotem sprzedaży. Człowiek biznesu kupuje przedsiębiorstwo i na tym mu zależy. I teraz nagle się okazuje, że kodeks cywilny nie zawiera specjalnie żadnych ciekawych postanowień, mechanizmów, które adresowałyby te jego obawy dotyczące właśnie stanu nabywanego aktywa, za które płaci grube miliony, tak? Nie ma takich przepisów. Co więcej, standardowa definicja szkody, która występuje w kodeksie cywilnym, to jest strata rzeczywista i utracone korzyści. I teraz wyobraźcie sobie następującą sytuację. Kupiliśmy naszego Herkulesa za jakąś tam kwotę, 20 milionów załóżmy. Nagle się okazuje, że Herkules, sąd drugiej instancji wydaje wyrok, że rzeczywiście Herkules musi zapłacić te 10 milionów. To nie jest wcale takie oczywiste, że kupujący będzie w stanie wykazać, że on poniósł szkodę rzeczywistą, bo trudno mówić o utraconych korzyściach, przez to, że Herkules musi nagle zapłacić 10 milionów na rzecz osoby trzeciej. To nie jest oczywiste. Wręcz bym powiedział, że jakby taka sprawa trafiła do sądu polskiego, to pewnie sąd by miał problemy z tego typu myśleniem, bo sąd by stwierdził, ale przecież kupujący ty nie poniosłeś żadnej straty rzeczywistej, bo ty dalej jesteś właścicielem udziałów. A to, że one potencjalnie mogą być mniej warte, to już jest twój problem, bo dopóki tak naprawdę ty nie zrealizujesz tej straty na sprzedaży udziałów, to ty żadnej straty nie poniosłeś. To jest szkoda hipotetyczna, tak? Bo tak naprawdę dopóki właściciel nie sprzeda udziałów, to on nie zmaterializuje straty. To jest trochę jak z inwestycją na giełdzie. Kupiło się akcje, one spadły bardzo dużo, ma się je zapisane na rachunku, można sobie podejrzeć rentowność naszej danej inwestycji, widzimy tam minus 40%, ale prawda jest taka, że dopóki nie sprzedamy tych akcji, to my nie zrealizowaliśmy straty. Ona jest tylko i wyłącznie taką stratą pewnego rodzaju naliczającą się w systemie, internetowym domu maklerskiego, możemy sobie to podejrzeć, bo są wyceniane instrumenty finansowe każdego dnia, bo w zasadzie w każdej chwili nawet, w momencie, kiedy jest sesja giełdowa, natomiast dopóki nie sprzedamy, to nie zrealizowaliśmy tej straty. Jest identycznie jest niestety ze sprzedażą udziału w takiej sytuacji. Pojawiło się całkiem niedawno orzeczenie Sądu Najwyższego, które zostało wydane w trochę innym stanie faktycznym. Tam była chyba kwestia zakupu nieruchomości, która była obciążona hipoteką. I to było chyba jedno z pierwszych orzeczeń, które widziałem czy czytałem, które dotyczyło właśnie takiej straty hipotetycznej. I w tym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że zakup nieruchomości obciążonej hipoteką może powodować wystąpienie szkody rzeczywistej, tej straty rzeczywistej w majątku kupującego już w momencie nabycia tej nieruchomości, tak? Przez to, że ona była obciążona hipoteką, tak? Czyli prawem na rzecz osoby trzeciej. Tylko że zauważcie, my mówimy o absolutnie fundamentalnej kwestii i nie ma na to przepisu i sprawa musi trafić do Sądu Najwyższego, żeby łaskawie Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym powiedział, że rzeczywiście w takiej sytuacji materializuje się ta strata. Na to powinny być przepisy, tak? A przez to, że nie ma przepisów, praktyka musiała się wytworzyć. I została naprawdę szeroko przyjęta, tak jak Wam wcześniej mówiłem, za wzorem umów anglosaskich do polskiej praktyki transakcyjnej. I to funkcjonuje całkiem nieźle. Dobra, przechodzimy teraz do krótkiego podsumowania mechanizmu odpowiedzialności sprzedającego. A tutaj mi jeszcze zostało w umowie sprzedaży, chodzi o transakcję sprzedaży. Podzieliłem te mechanizmy na dwa elementy. Pierwszy ekonomiczny, drugi prawny. Właśnie to jest to szersze spojrzenie, takie zakładam trochę autorskie moje spojrzenie właśnie na mechanizmy odpowiedzialności sprzedającego w transakcji. To, co się znajduje w umowie, to będą pewnie bardziej te prawne, aczkolwiek korekta ceny również, tak? Prawne mechanizmy na 100% się znajdują, ekonomiczne wycena spółki niekoniecznie, bo to jest ta cała dyskusja przedtransakcyjna, która niejednokrotnie znajduje odzwierciedlenie tylko i wyłącznie w pierwszej linijce ceny. Przejdziemy teraz w dalszej części prezentacji właśnie do podsumowania tych mechanizmów. Najpierw ekonomiczne, później prawne. Wycena spółki. Gdyby wstęp do tej prezentacji był trochę długi, natomiast chciałem Wam przedstawić właśnie ten szerszy kontekst transakcyjny, bo moim zdaniem
albo inaczej. Moje założenie było takie, że nie chciałem opowiadać o tym, co możecie przeczytać w kodeksie cywilnym, ale podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami po tych kilkunastu latach funkcjonowania na rynku, jak wygląda praktyka transakcyjna. Bo ona naprawdę jest inna i życie prawnika transakcyjnego wygląda trochę inaczej. W sensie, czytając kodeks cywilny, nie ma się co wybierać do sali negocjacyjnej, tylko musisz, żeby być dobrym prawnikiem, musisz zrozumieć po prostu, jak to funkcjonuje, tak? Jak rynek transakcyjny się ukształtował i w jaki sposób on funkcjonuje. I teraz, czyli tak, przechodząc pokrótce do tego podsumowania ekonomicznych mechanizmów odpowiedzialności sprzedającego. Moim zdaniem mechanizm odpowiedzialności numer jeden, wycena spółki. Z perspektywy kupującego nie ma lepszego mechanizmu odpowiedzialności sprzedającego niż zdjęcie wyceny ryzyka z ceny. Koniec, kropka. Jeżeli uda Wam się to zrobić, a jednocześnie transakcja dojdzie do skutku, to Wasz klient jest szczęśliwy i Wy też, bo wiecie, że już sporu na tej, w odniesieniu do danej kwestii nie będzie. A jednocześnie Wasz klient jako kupujący jest w 100% zabezpieczony, bo ryzyko zostało uwzględnione w wycenie spółki. I on od razu zdjął wycenę tego ryzyka z ceny. Nie zapłacił za to ryzyko, tak? Nie kupił towaru, który, znaczy kupił towar z ryzykiem, czy też aktywo z ryzykiem, natomiast jednocześnie od razu wartość tego ryzyka została zdjęta z ceny. Teraz jakbyśmy wrócili do naszego kazusu, i naszej spółki Herkules, SPZO, mamy tam pewnie parę ryzyk takich, które można by było od razu zaadresować właśnie w ten sposób, w wycenie spółki, jakbyśmy wcześniej wiedzieli oczywiście o tym. I to jest przedmiot badania stanu prawnego, finansowego, podatkowego, czyli tak zwanego due diligence, które zawsze się przeprowadza, czy zazwyczaj się przeprowadza w procesach transakcyjnych. Na pewno to, co moglibyśmy ściągnąć z ceny, to jest wypłata dywidendy. Jeżeli ona nastąpiła przed zamknięciem transakcji, a nastąpiła i przed podpisaniem chyba SPA, z tego co kojarzę, zaraz zobaczmy. Tak, 13 czerwca mamy wypłatę dywidendy, 18 czerwca podpisujemy. 5 milionów powinno być zdjęte z ceny, po temacie, tak? To powoduje, że nie ma dyskusji na późniejszym etapie. Taka wypłata dywidendy, może jeszcze jedna rzecz. Jest pewnego rodzaju asymetria informacyjna na pewno między nami, jeżeli chodzi o rozumienie samego SPA, tak, i transakcji w ogólności. Taka wypłata dywidendy, ona sama w sobie, nawet jakby to nie zostało zdjęte z ceny, mogłaby stanowić naruszenie wielu postanowień SPA na 100%. Co najmniej myślę, mechanizmu cenowego, o którym zaraz będziemy mówić. Potencjalnie również innych zapewnień, jak chociażby innych postanowień, jak zapewnienia na przykład. Natomiast tak naprawdę nie ma lepszego moim zdaniem podejścia do tego tematu, jak uwzględnienie tego od razu w wycenie i zdjęcie z ceny. Czyli temat numer jeden, wypłata dywidendy, od razu 5 milionów do zdjęcia z ceny. Później kwestia, która się pojawiła i ona ma bezpośredni wpływ na wycenę spółki, to jest kwestia tych kosztów operacyjnych, które nie zostały uwzględnione w wycenie, w sprawozdaniach finansowych, tak? Czyli nie wiem, czy widzicie moją myszkę, ale to jest właśnie ten tutaj ostatni punkt w podsumowaniu problemu ze stanu faktycznego. Niejednokrotnie albo główną czy podstawową metodą wyceny, którą stosuje się w transakcjach M&A-owych, to jest wycena mnożnikowa. Stosunkowo prosta, polega na tym, że kalkulujemy EBITDA spółki i przykładamy jakiś mnożnik transakcyjny. Ja mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, ten jakiś mnożnik transakcyjny to jest cała wielka filozofia wyceny spółki. Mnożnik, czyli jakaś liczba, tak? Załóżmy, że EBITDA spółki wynosi 10 milionów PLN-ów. Do tego przykładamy mnożnik transakcyjny 6, bo taki jest na przykład mnożnik, który wychodzi, nie wiem, z porównywalnych transakcji. Tego typu mnożniki są stosowane właśnie na rynku w odniesieniu do transakcji na podobnych aktywach. I wychodzi nam, że taka bazowa wycena spółki to jest 60 milionów PLN. 10 milionów EBITDA, mnożnik transakcyjny 6 razy 10, 60. Tylko że problem, jaki jest tutaj problem? Jeżeli pewne koszty operacyjne, czyli koszty powtarzalne, nie zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych, to one mają wpływ właśnie na EBITDA, tak? One zawyżyły EBITDA. A co to, jakie to ma z kolei przełożenie na wycenę spółki? To powoduje, że przy zastosowaniu metody mnożnikowej
wpływ nieujęcia kosztów operacyjnych na w sprawozdaniu finansowym, które stanowią podstawę wyceny spółki, a tak zakładamy dla uproszczenia, jest wielokrotny, jest właśnie mnożnikowy. Czyli zakładając, że na przykład pod stołem zostało zapłaconych wynagrodzeń na 1 000 000 albo 500 000 i 500 000 nie zostało ujętych opłat środowiskowych, bo to były te dwa elementy, które w naszym kazusie występowały, wpływ tego 1 000 000 złotych na wycenę spółki będzie łącznie 6 000 000, bo to są koszty operacyjne, znowu w dużym uproszczeniu. To są powtarzalne koszty operacyjne, które jednostka będzie musiała ponieść również w przyszłych okresach, które nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe stanowiło podstawę kalkulacji EBITDA, czyli tych 10 000 000 w naszym przykładzie, a 10 000 000 zostało przełożone do mnożnika transakcyjnego 6 i dało łącznie wycenę 60 000 000, tak? Czyli tak naprawdę nasz kupujący w sytuacji, kiedy nie zidentyfikowalibyśmy tej kwestii w badaniu due diligence finansowym i prawnym, że te koszty nie były wykazane w sprawozdaniu finansowym, przepłaciłby 6 000 000 za przedsiębiorstwo. I teraz w momencie, kiedy identyfikujemy taką kwestię właśnie w trakcie badania, to znowu to nic, że są naruszone zapewnienia, bo pewnie by były, bo zakładam, że jednym z zapewnień, które by się pojawiło w tej umowie, byłoby zapewnienie, które mówi, że spółka zapłaciła wszystkie opłaty środowiskowe, tak? Albo że spółka należycie, nie wiem, zapłaciła wynagrodzenia, nie ma żadnych zaległości w podatkach i tak dalej, w tym jako płatnik, nie wiem, podatku dochodowego do osób fizycznych, jeżeli zatrudnia ludzi na umowę o pracę. Nie ma to żadnego znaczenia. Wasz klient zapłacił 6 000 000 za dużo za spółkę. I to jest, czy wasz klient, no oczywiście to nie jest wasza wina, bo to jest wina wielu doradców i samego klienta, tak? Uczestników tego procesu transakcyjnego, natomiast należy sobie uświadomić, że pewne tematy ryzyka, pewne wadliwości tego przedsiębiorstwa, czy nieprawidłowości, które są w przedsiębiorstwie, najlepiej jest zaadresować właśnie przez wycenę spółki, przez zdjęcie wyceny ryzyka z ceny. To zdjęcie może być jednorazowe jak 5 000 000 złotych, albo może być niejako, nazwijmy to takie mnożnikowe, jak naszych kosztów operacyjnych, które są powtarzalne i które mają mnożnikowy wpływ, bo one bezpośrednio wpływają na wyniki operacyjne spółki. Jak w naszym przykładzie 6 000 000, z 1 000 000 zrobiło się nagle 6 000 000 wpływu na wycenę. Kiedy, tak jeszcze pokrótce przechodząc przez te pozostałe punkty, kiedy stosować ten mechanizm odpowiedzialności sprzedającego? Mam nadzieję, że widzicie czytelnie, że jest to pewien mechanizm odpowiedzialności sprzedającego. Była wypłata 5 000 000 ze spółki przez właścicieli, odejmujemy z ceny. Było nie uwzględnienie kosztów, powtarzalnych kosztów operacyjnych w sprawozdaniach finansowych, czyli wynagrodzenia pod stołem nie ujęte w sprawozdaniu, plus brak płacenia opłat środowiskowych przez spółkę, nieprawidłowość ewidentnie. Zdejmujemy z ceny, ale te ostatnie mnożnikowo z tego względu, że jest to powtarzalny koszt operacyjny. Zawsze to stosujemy, tak? Jak gdyby metoda wyceny jest najlepszą metodą z perspektywy sprzedającego, oczywiście najgorsza z perspektywy kupującego, natomiast w momencie, kiedy ryzyko wystąpiło lub ryzyko jest pewne, pewnie to postępowanie sądowe również można było zaadresować w ten sposób, właśnie wyceną spółki. Zawsze staramy się zaadresować ten temat w umowie sprzedaży, albo inaczej w transakcji sprzedaży przez zdjęcie wyceny. Wycenę ryzyka z ceny. Jest to najlepszy sposób. Oczywiście ma to jakiś wpływ, nawet bym powiedział istotny wpływ na postrzeganie transakcji z perspektywy sprzedającego albo przez sprzedającego. Wiadomo, że jak się zdejmie z ceny pieniądze, nie wiem, 1 000 000, 2, 5, nie ma to większego znaczenia. Powoduje to oburzenie po stronie sprzedającego, który będzie twardo twierdził, że nie mamy racji, że nie wiem, ryzyko przegrania sporu jest nieistniejące albo niewielkie i tak dalej, ale to są standardowe jakieś zagrywki takie negocjacyjne, które występują. Bardzo istotna w tej sytuacji, w momencie, kiedy wycenę ryzyka zdejmujemy z ceny, jest również sytuacja procesowa. Jej nie ma, co do zasady. Ten temat jest zaadresowany przed podpisaniem SPA-a i w zasadzie tyle, tak? I obie strony podpisując SPA mogą być równie zadowolone albo niezadowolone z rozstrzygnięcia, natomiast ważne jest to, że później nikt nikogo nie będzie o nic pozywał. Czyli jak dywidenda została wypłacona, to nagle kupujący nie będzie miał zarzutu do sprzedającego, że sobie wypłacił dywidendę, absolutnie nie, bo on te 5 000 000 zdjął już z ceny. I podobnie z tymi kosztami operacyjnymi, jeżeli one zostały należycie skalkulowane i należycie zdjęte z ceny,
to nikt nie będzie miał do nikogo pretensji za to, bo ten akurat aspekt zostanie od razu uwzględniony w transakcji. Kolejny mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności sprzedającego, on się łączy w pewien sposób z tym, o czym tam dotkniemy paru tematów, o których już wcześniej mówiłem, to jest korekta ceny. Korekta ceny już jest akurat, jak wycena, to jest cała masa różnego rodzaju dyskusji, które toczą się właśnie przed podpisaniem umowy i znajdują swój wydźwięk, jeżeli tak to można nazwać, potencjalnie w jednej linijce ceny. To korekta ceny, która jest elementem mechanizmu cenowego, no już znajduje swoje miejsce w SPA i to dość pokaźne, można powiedzieć, bo niejednokrotnie te postanowienia dotyczące mechanizmów cenowych są naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane. Funkcjonują, może tak, bardzo rzadko, w praktyce chyba nigdy, poza zakupem SPV-ek, takich spółek czystych, dopiero co zawiązanych, nigdy nie miałem, nie reprezentowałem żadnej ze stron w transakcji sprzedaży, która miała cenę napisaną na sztywno, że sprzedajesz przedsiębiorstwo za 3 miliony. Nie ma czegoś takiego. Jakby przez to, że przedsiębiorstwo jest tym żywym mechanizmem gospodarczym, funkcjonującym i naprawdę wierzcie mi, że w transakcji właściciel, czyli sprzedający jest w stanie zastosować całą masę manewrów, żeby wyprowadzić pieniądze ze spółki, od prostych w stylu wypłata dywidendy po bardziej skomplikowane, ale również prymitywne mechanizmy, żeby wydrenować firmę z pieniędzy, jeżeli dokumentacja transakcyjna na to pozwoli. No i tak mówiąc kolokwialnie, nie wiem, czy oczywiście moralnie można by było powiedzieć, że ktoś jest oszustem, ale od strony prawnej, jeżeli nie zadbaliśmy należycie o interes klienta, no to ciężko będzie postawić zarzut sprzedającemu, że on na przykład wypłacił sobie dywidendę w sytuacji, gdy dokumentacja transakcyjna kompletnie nic nie mówiła na ten temat. I po to wprowadza się właśnie dość rozbudowane postanowienia na temat mechanizmu cenowego i przede wszystkim korekty ceny. Funkcjonują dwa podstawowe mechanizmy korekty ceny. Jeden to są tak zwane completion accounts, a drugi lockbox. I teraz tak, o co chodzi z tymi completion accounts? W dużym naprawdę skrócie, bo pewnie o tym można było bardzo dużo mówić, znaczy na 100% można było bardzo dużo mówić, a jeszcze dłużej negocjować. Completion accounts to jest taki mechanizm cenowy, gdzie jest ustalana wstępna cena, która podlega później korekcie w oparciu o zazwyczaj kapitał obrotowy i dług netto. To są dwie wielkości finansowe bez wchodzenia w szczegóły, które ustala się najpierw wstępnie, a następnie ustala się ich wartości docelowe i o różnicę pomiędzy wstępną a docelową wartością zarówno kapitału obrotowego, a w zasadzie w przypadku kapitału obrotowego różnicy pomiędzy znormalizowanym kapitałem obrotowym a kapitałem obrotowym, który został wyliczony na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na zamknięcia, o to się koryguje i tak samo koryguje się cenę o różnicę pomiędzy długiem netto wyliczonym na konkretną datę, a długiem netto wyliczonym na datę właśnie sporządzenia tych sprawozdań finansowych na datę zamknięcia. Jak gdyby może się to wydawać skomplikowane, to nie jest istotne w tym momencie, żebyście zrozumieli, jak ten mechanizm dokładnie funkcjonuje, bo uważam, śmiem twierdzić, że wielu prawników nie rozumie tego, nawet M&A-owych. Natomiast istotne jest to, żeby zrozumieć, że coś takiego funkcjonuje. Jest coś takiego jak mechanizm completion accounts, który pozwala złapać również w wycenie spółki efektywnie przez mechanizm korekty ceny wiele nieprawidłowości, które wystąpiły w biznesie. I w naszym stanie faktycznym takimi nieprawidłowościami, które wystąpiły w tym biznesie, które zostałyby złapane przez mechanizm korekty ceny, completion accounts, na pewno byłby wzrost zobowiązań krótkoterminowych. Bo zobowiązania krótkoterminowe są elementem kapitału obrotowego i wzrost tych zobowiązań spowodowałby, że kapitał obrotowy najprawdopodobniej byłby niższy niż znormalizowany kapitał obrotowy, co spowodowałoby, że kupujący miałby roszczenie o zapłatę korekty ceny. Tak? Różnicy, kupujący mówiąc krótko, by przepłacił, ale później przez korektę ceny właśnie w oparciu o ten mechanizm completion accounts miałby roszczenie w stosunku do sprzedającego zwrot różnicy. Czy inne elementy byłyby złapane tutaj, to chyba nie, tak jak patrzę. Wypłata dywidendy również by została złapana, moim zdaniem.
przez to, że elementem długu netto jest gotówka, czyli w momencie, kiedy gotówka by zeszła z bilansu, no to automatycznie dług netto albo saldo gotówki w kalkulacji długu netto byłoby niższe, tak? Czyli niewątpliwie ten element nieprawidłowości w naszym stanie faktycznym również by został złapany, a poza tym chyba już nic więcej. Ale widzicie, że przez mechanizm właśnie korekty ceny my nagle łapiemy dwie fundamentalne nieprawidłowości, które występują w biznesie i one niewątpliwie stanowią przejaw, ta korekta ceny, mechanizmów odpowiedzialności sprzedającego w umowie sprzedaży. Już w tym momencie w umowie sprzedaży, bo jest to akurat, tak jak wcześniej powiedziałem, ten element, który jest zamieszczany w umowie sprzedaży. Czyli korekta ceny, tak? Jak gdyby mało ekscytujący temat z perspektywy prawników, natomiast jak widać, bardzo konkretny, namacalny aspekt odpowiedzialności sprzedającego, super korzystny dla kupującego. Drugim powszechnie stosowanym mechanizmem cenowym i jednocześnie mechanizmem korekty ceny to jest tak zwany mechanizm lockbox. On polega w dużym uproszczeniu na tym, że uzgadnia się cenę, która znajduje swoje odzwierciedlenie w umowie, na przykład nie, kwota 100 milionów, która jest korygowana o pewne pozycje i to są tak zwane wycieki kapitału. To jest, lockbox jest generalnie dużo prostszym mechanizmem niż completion account, jest taki mechanizm, który pozwala, bardzo popularny moim zdaniem, parę lat temu nastąpiła, można powiedzieć, popularyzacja tego mechanizmu cenowego, znowu to przyszło gdzieś tam z zachodu do nas i on jest bardzo wygodny z tego względu, że nie ma konieczności sporządzania sprawozdań finansowych, tych właśnie na daty zamknięcia. Tylko strony z góry ustalają cenę od tego na jakąś datę, tak? Na tak zwaną datę lockbox, może to być data w naszym stanie faktycznym na przykład na 30 marca 2020 roku, czy koniec kwietnia 2020 roku, nie robi to większej różnicy. Znaczy robi o tyle, że im bliżej daty podpisania albo daty zamknięcia ta cena jest ustalona, tym bardziej precyzyjna ona będzie. O. I ta cena jest zafiksowana i ona podlega korekcie tylko i wyłącznie o wypłaty, które stanowią leakage, tak? Czyli ten wyciek kapitału. I jakie to są pozycje? To jest głównie tak naprawdę płatność na rzecz sprzedających albo ich podmiotów powiązanych, czyli mamy, cioci, córki, nie wiem, dziadka, cokolwiek. Jakby sprzedający chcieli wyprowadzić jakąś wartość ze spółki, robiąc płatności na przykład na podstawie jakiejś lewej umowy o świadczeniu usług albo prawej, tak? Nawet takiej legitnej, na rzecz podmiotów powiązanych, ale nie, no niewątpliwie stanowi to wyciek kapitału ze spółki, wyciek wartości ze spółki na rzecz sprzedających i podmiotów powiązanych. I ona jest, ta cena korygowana również o koszty transakcyjne. To wynika z tego, że to są takie dwie podstawowe kategorie tych wycieków kapitału. To wynika z tego, że koszty transakcyjne niejednokrotnie ponosi target. No tak to po prostu jest, tak, że spółka, która jest jednocześnie sprzedawana, ponosi koszty doradców prawnych, finansowych, podatkowych zatrudnionych przez sprzedającego do procesu sprzedaży. I no niewątpliwie jest to taka kategoria kosztów, która jest ponoszona wyłącznie w interesie sprzedającego albo w dużym stopniu w interesie sprzedającego i o te wycieki koryguje się cenę sprzedaży. Mechanizm dużo prostszy, mechanizm, który z drugiej strony jest po prostu, znaczy on z jednej strony przez swoją prostotę pozwala szybciej domknąć transakcję, a z drugiej strony no, ta kalkulacja ceny z konieczności będzie mniej dokładna, ale naprawdę powszechnie stosowany w praktyce, nawet dużo bardziej bym powiedział niż completion accounts, które są bardziej skomplikowane, tak jak wcześniej mówiłem. Kiedy stosować te mechanizmy? Tak jak napisałem, zawsze, albo prawie zawsze. W sytuacji przedsiębiorstwa, żywego organizmu gospodarczego, który funkcjonuje, które ma masę problemów cały czas, nowych, pojawiających się i tak dalej, zapłacenie sztywnej ceny za przedsiębiorstwo to jest strzał w głowę, tak? To nawet nie w kolano, od razu w głowę, można powiedzieć, bo nieuczciwy sprzedający, albo nawet tak jak wcześniej mówiłem, w miarę uczciwy, tak, ale postępujący zgodnie z tym, co mu pozwala umowa, jest w stanie wydrenować spółkę w istotny sposób. Jaka jest sytuacja procesowa pokrótce? W completion accounts ona jest symetryczna, z tego względu, że w zależności od tego, jakie ostateczne wartości kapitału obrotowego i długu netto wyjdą po tych kalkulacjach, to albo kupujący będzie miał roszczenie do sprzedającego o zwrot części ceny, albo sprzedający do kupującego o dopłatę do tej ceny. Tak? W przypadku lockboxa sytuacja jest prostsza, tam zawsze kupujący będzie pozywał sprzedającego o leakage, czyli o ten wyciek, który wystąpił. Czyli w naszym przykładzie o dywidendę, jeżeli by się okazało, że ona nie została uwzględniona w wycenie spółki, a nastąpiła, tak? I kupujący niejako przepłacił te 5 milionów i teraz żąda zwrotu tych 5 milionów.
I to by były takie mechanizmy, nazwijmy to, ekonomiczne, które, ja bym to ujął w ten sposób, jeszcze tak tytułem podsumowania, że w takim klasycznym podejściu prawnym do umowy sprzedaży mało kto by Wam powiedział, że to są elementy czy mechanizmy odpowiedzialności sprzedającego. Jeżeli rozmawiamy o mechanizmach odpowiedzialności albo zasadach, które pierwotnie chciałem, żeby były tematem naszej prezentacji, to każdy o tych zasadach odpowiedzialności, to każdy prawnik Wam powie o zapewnienia. Wow, tak? Zapewnienia. I to niewątpliwie tak jest, że zapewnienia dotyczące stanu przedsiębiorstwa, zaraz będziemy o tym rozmawiać, są tym takim klasycznym elementem, czy klasycznym mechanizmem, w oparciu o który jest konstruowana odpowiedzialność sprzedającego w umowie. Natomiast moim zdaniem paradoksalnie nie jest to najważniejszy mechanizm, bo dla mnie dużo bardziej istotna jest wycena, czyli zidentyfikowanie ryzyk w procesie due diligence, wycena tych ryzyk razem z kupującym, doradcami finansowymi, podatkowymi, zdjęcie ceny lub zaadresowanie w inny sposób, tak? Zapewnienia, o których zaraz będziemy, i drugi aspekt tych mechanizmów ekonomicznych to jest właśnie korekta ceny, czyli właśnie te completion accounts, locked box, jakieś hybrydy tych mechanizmów, bo to też występują różnego rodzaju hybrydy, to są te mechanizmy, które dają kupującemu roszczenie 1:1. I jak ktoś wyprowadził złotówkę ze spółki, na przykład przez wypłatę dywidendy, to ja mam roszczenie o zwrot tej złotówki. Proste roszczenie, tak? Oddaj moją złotówkę, którą ci za dużo zapłaciłem za spółkę. Tutaj nie ma wykazywania wiedział, nie wiedział, czy zostało naruszone zapewnienie, czy jakieś wyłączenia odpowiedzialności sprzedającego mają zastosowanie. Absolutnie nie, tak? Za dużo zapłaciłem o złotówkę, masz mi oddać złotówkę, tak? Z korekty ceny wychodzi złotówka, masz mi oddać tą złotówkę albo dopłacić tą złotówkę. I to jest właśnie piękno tych mechanizmów ekonomicznych, które myślę, że niewielu sobie uświadamia, natomiast każdy o nich pisze, tak? No bo to jest oczywiste, że jak piszemy umowy, to gdzieś tam konstruujemy te mechanizmy cenowe, natomiast ja mam taką obserwację, że niewielu pewnie sobie uświadamia, że rzeczywiście jest to przejaw jakiejś tam odpowiedzialności sprzedającego w umowie sprzedaży. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, mechanizmy prawne. I tu jest... Tu jest coś. Zaczynamy dyskusję na temat tematów, które zabierają najwięcej czasu w trakcie negocjacji SPA. I które z perspektywy kupującego są najbardziej ułomne. Czyli prawnicy spędzają nad tym masę czasu, negocjując zapewnienia, zasady odpowiedzialności, tak klasyczne nazwijmy to, czyli pozaekonomiczne. Natomiast moim zdaniem są to jedne z najbardziej zawodnych postanowień w całej umowie sprzedaży, bo w przypadku mechanizmów ekonomicznych mam proste roszczenie, a tutaj muszę się wykazać. Najpierw wykazać się na etapie konstruowania umowy, że przewidziałem pewne tematy, a później wykazać się jeszcze na etapie dochodzenia roszczeń, co wcale nie jest proste. I teraz tak, o co chodzi? Może tak, jeszcze jedna uwaga generalna. Jakbyście spojrzeli na klasyczną, taką standardową umowę sprzedaży spółki, przedsiębiorstwa, czegokolwiek, która jest w transakcji M&A-owej zawierana i na której pracują kancelarie, które transakcyjne, nazwijmy to, to ona będzie tak miała. Ze 25% dokumentu to będą definicje. Nie wiem dlaczego, ale prawnicy lubują się w definicjach. Jest po prostu definicja definicji do definicji i tak dalej. Sama esencja, jakbyśmy tak powiedzieli, te esencjalia negocji, tak, umowy sprzedaży, to ze 2 postanowienia, w porywach trochę więcej, ale mało. I pozostała część dokumentu to są zasady odpowiedzialności, które są naprawdę hiper przeregulowane. Tam jest regulowana każda najmniejsza kwestia, tak? Zapewnienia, zasady odpowiedzialności za zapewnienia, rodzaje zapewnień, limity odpowiedzialności za zapewnienia, kwotowe, czasowe, wartość pojedynczego roszczenia, wartość basketu, wyłączenia odpowiedzialności sprzedającego. Co jeszcze? No chyba wszystko takie. Myślę, że główne jakieś rzeczy powiedziałem. Naprawdę tona postanowień, nad którymi pastwią się prawnicy, których klienci niejednokrotnie nie rozumieją, ale które są super istotne. Jakby nie chcę tutaj umniejszać naszej roli absolutnie, bo uważam, że akurat zapewnienia są, że one w praktyce mają jakieś zastosowanie i mają znaczenie też, jeden psychologiczny, a dwa prawne.
ostatecznie, jak się nad tym zastanowić. Natomiast no, jest to pewnie 65-70% treści umowy. Może tak dużo nie, ale około 60% treści umowy to są wyłączenia odpowiedzialności plus mechanizm generalnie odpowiedzialności, ten prawny taki za zapewnienie sprzedającego, masa postanowień. Co to jest zapewnienie? Bo to jest naprawdę ta esencja prawnej części odpowiedzialności sprzedającego, tego mechanizmu prawnego odpowiedzialności sprzedającego w umowie sprzedaży. Myślę, że ta definicja, którą skonstruowałem, to jest coś, co wymyśliłem na potrzeby tej prezentacji, jest całkiem niezła. Są to stwierdzenia odnośnie paru elementów sprzedających, czyli że sprzedający istnieje na przykład, tak, że ma zdolność do czynności prawnej, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, czyli że ma, nie wiem, czy że nie sprzedaje po to, żeby pokrzywdzić wierzycieli. To są stwierdzenia odnośnie sprzedawanych udziałów, czyli tego prawnego instrumentu, który jest przedmiotem transakcji i przede wszystkim, i to jest naprawdę gro zapewnień, to są stwierdzenia odnośnie tego underlying asset, o którym Wam mówiłem, czyli sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej, technicznej, środowiskowej i jakiejkolwiek innej przedsiębiorstwa albo spółki, tak? Czyli albo przedsiębiorstwa spółki, bo tak to pewnie najlepiej powiedzieć. Które to stwierdzenia można ocenić z punktu widzenia prawdziwości i nieprawdziwości, czyli macie proste zapewnienie. Spółka posiada wszystkie zezwolenia wymagane do prowadzenia przez nią działalności. Tego typu stwierdzenie jesteśmy w stanie ocenić z punktu widzenia prawdziwości i nieprawdziwości. Albo to stwierdzenie jest prawidłowe, albo nieprawidłowe. I to jest jak gdyby cała esencja zapewnień. Tak? Tych zapewnień może być cała masa i zazwyczaj jest cała masa. Niejednokrotnie to są załączniki kilkunastostronicowe do umowy, gdzie prawnicy produkują, które prawnicy produkują i gdzie wymyślają kompletnie jak gdyby zapewnienie na każdą okoliczność dotyczące wszystkiego. Najczęściej dzielimy je na fundamentalne, czyli dotyczące samego sprzedającego udziału w to, że przysługuje mu tytuł, że udziały nie są obciążone i tak dalej. Zapewnienia operacyjne, które dotyczą kwestii właśnie operacyjnych, czyli tego stanu przedsiębiorstwa spółki i zapewnienia podatkowe, które dotyczą kwestii podatkowych i ZUS-owskich. Jak sprzedający ponoszą odpowiedzialność za te zapewnienia? Są dwie takie fundamentalne zasady odpowiedzialności sprzedających za zapewnienia. Albo jest to zasada gwarancyjna, albo jest to zasada wiedzy. A, jeszcze jedna rzecz, która mi właśnie udała, ona jest absolutnie fundamentalna, czyli co to w ogóle, po co my to robimy wszystko? Zapewnienia to jest tak naprawdę mechanizm alokacji ryzyka między sprzedającego a kupującego. I to jest naprawdę główne zadanie albo cecha zapewnień, po co je się zamieszcza w dokumentacji transakcyjnej. Dzięki zapewnieniom i w połączeniu z zasadą odpowiedzialności za te zapewnienia, czyli zasadą gwarancyjną, która bardzo często występuje, my alokujemy ryzyko za to, że dane zapewnienie jest nieprawdziwe, czyli niezgodne ze stanem faktycznym, do sprzedającego albo jeżeli zapewnienia nie ma, to efektywnie do kupującego. Czyli pomimo tego, że sprzedający może nie wiedzieć, że spółka naruszyła jakąś umowę na przykład, kupujący może oczekiwać od sprzedającego, że w SPA-u zostanie zamieszczone zapewnienie, które mówi, że sprzedający należycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wszystkich umów zawartych przez spółkę. Przepraszam, że spółka wykonała oczywiście wszystkie istotne zobowiązania wynikające z umów zawartych przez spółkę. I pomimo tego, że sprzedający niejednokrotnie nie ma zielonego pojęcia, czy tak jest, to w toku negocjacji my chcemy jako kupujący, żeby sprzedający złożył tego typu zapewnienie i niejako alokujemy ryzyko za to, że to zapewnienie, za to, że to stwierdzenie jest nieprawidłowe właśnie do sprzedającego. Jeżeli okaże się, że spółka jednak naruszyła jakieś istotne umowy, no to sprzedający po prostu będzie ponosił za to odpowiedzialność. I to jest właśnie ta fundamentalna cecha, czy też zadanie zapewnień w transakcji sprzedaży, że one mają alokować ryzyko pomiędzy stronami transakcji. Jeżeli sprzedający składa dane zapewnienie, to ryzyko jest alokowane do niego, jeżeli go nie składa, to kupujący ma problem. Bo efektywnie, jeżeli pojawi się pewnego rodzaju nieprawidłowość w przedsiębiorstwie, no to w takiej sytuacji nie będzie miał roszczenia w stosunku do sprzedającego. I teraz zauważcie, jak to jest, wracając trochę do tych naszych początkowych rozważań na temat kodeksu cywilnego i ułomności kodeksu cywilnego, mamy definicję szkody w kodeksie cywilnym, tak, czyli strata rzeczywista i utracone korzyści. I teraz jakbyśmy to
przykład, tak, że mamy zapewnienie na przykład, że spółka posiada wszystkie pozwolenia, które są wymagane do prowadzenia działalności. Jakby się okazało, że spółka nie ma tych pozwoleń, no jest parę problemów, które mogą wystąpić w praktyce. Po pierwsze, działalność spółki może zostać wstrzymana. No bo tak może być. Przychodzi, okazuje się, że nie wiem, nie ma pozwolenia na użytkowanie, przychodzi jakiś tam inspektorat budowlany, czyli nie wiem, jak to się tam nazywa, nieistotne, i zakazuje dalszego prowadzenia fabryki, jakiejś tam instalacji, którą użytkuje spółka. Albo lepszy przypadek z perspektywy kupującego, który nabył Herkulesa, na przykład naszego, po prostu spółka musi ponieść koszty uzyskania jakiejś tam dokumentacji, pozwolenia, ale musi ponieść jakieś wydatki, żeby to pozwolenie uzyskać. Teraz jakbyśmy przyłożyli tą definicję kodeksową szkody do tej naszej sytuacji, to prawda jest taka, że ciężko byłoby wykazać, jaką szkodę poniósł kupujący, który kupił udziały w takiej sytuacji. Bo znowu stosując tą taką prostą logikę, że szkoda się nie materializuje, dopóki nie sprzedamy udziałów, to szkody nie ma żadnej. A niejednokrotnie, wiadomo, ten scenariusz może z brakiem pozwolenia jest dość ekstremalny, wstrzymaniem działalności spółki. Właśnie w scenariuszu, kiedy działalność spółki jest wstrzymana, bo wtedy może tą szkodę bylibyśmy w stanie bardziej łatwiej jakoś wykazać. Natomiast w scenariuszu takim, że spółka musiała 100 tysięcy wydać na to, żeby pozwolenie środowiskowe uzyskać, no to przełożenie na wartość udziałów to może mieć niewielką, prawdę mówiąc, tak? Jakbyśmy zastosowali klasyczne metody wyceny, to najprawdopodobniej ten koszt byłby znormalizowany. Nie wchodząc w szczegóły, niekoniecznie te 100 tysięcy wydane przez spółkę spowodowałoby wpływ na wycenę spółki. Albo przynajmniej byłyby argumenty, żeby twierdzić, że to nie ma żadnego wpływu. I teraz dlatego właśnie, żeby zaadresować te ułomności znowu z jednej strony KC, znaczy w ogóle KC, tak, nazwijmy to, i definicji szkody, która jest zamieszczona w KC, zapewnienia stosują specyficzne definicje szkody. Szkoda w przypadku naruszenia zapewnień jest definiowana najczęściej jako zmniejszenie wartości udziałów, jako zwiększenie wartości zobowiązań, zmniejszenie wartości aktywów lub koszty naprawcze, tak? Czyli wartość kosztów naprawczych, które ponosi spółka albo kupujący, żeby przywrócić stan rzeczy zgodny z treścią zapewnienia. I teraz zauważcie, jaka to jest fundamentalna, jaką to powoduje zamieszczenie takiej definicji w SPA-u, fundamentalnie inną sytuację kupującego, jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń w stosunku do sprzedającego. Koszty naprawcze. My możemy żądać zwrotu 100 tysięcy, które spółka wydała na to, żeby uzyskać pozwolenie środowiskowe. Jeżeli zatrzymana została instalacja, niewątpliwie ma to wpływ na zmniejszenie wartości udziałów, bo spółka nie generuje pieniędzy, nie generuje zysków, tak, dla nowego właściciela i jesteśmy w stanie wykazać, że tego typu przestój instalacji ma bezpośredni wpływ na wycenę spółki, na wycenę udziałów. I właśnie dzięki temu, że praktyka wykształciła pewną specyficzną definicję szkody, te zapewnienia nabrały zębów, można powiedzieć, tak? Jakbyśmy się posługiwali taką klasyczną definicją szkody, to w zależności od widzimisię sędziego, moim zdaniem, albo byśmy dobrze trafili, albo byśmy źle trafili, albo byśmy reprezentując kupującego coś uzyskali, albo byśmy niczego nie uzyskali. Natomiast konstruując odpowiednią definicję szkody, jesteśmy w stanie mieć realne roszczenie, które potencjalnie no, zakończy się sukcesem. Z zapewnieniami łączy się cała masa innych kwestii, które tylko i wyłącznie zasygnalizuję, bo w zasadzie naprawdę można o tym długo rozmawiać. To jest kwestia tego, o czym Wam wcześniej też powiedziałem. Z czym się łączą te zapewnienia? Z limitami odpowiedzialności, czyli odpowiadamy na przykład sprzedający niejednokrotnie. Umowa sprzedaży będzie mówiła o tym, że sprzedający ponosi odpowiedzialność na przykład za zapewnienia podatkowe do 50% ceny, a operacyjne 30% ceny. Przewiduje się bardzo często wartość pojedynczego roszczenia, żeby tak zwane małe naruszenia zapewnień nie mogły być dochodzone przez kupującego. Przewiduje się pewne koszyki roszczeń, czyli koszyk roszczeń to jest jakby postanowienie umowne, które sprowadza się do tego, że roszczeń tych de minimis musi się uzbierać na określoną wartość, na przykład nie wiem, 100 tysięcy, tak? Żeby dopiero kupujący mógł dochodzić roszczeń od sprzedającego. I jest w odniesieniu do zapewnień cała masa innych postanowień, które wyłączają odpowiedzialność sprzedającego. Na przykład najważniejsze z nich, jest ich wiele naprawdę,
to jest takie, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za coś, co zostało ujawnione, albo zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności, bo tu jest wiele wyjątków od tego, za coś, co zostało ujawnione kupującemu w trakcie badania due diligence. Czyli wrócę do tego, o czym mówię od początku, bo ja akurat jestem zwolennikiem tych ekonomicznych mechanizmów odpowiedzialności, że jak w przypadkach naszych tych mechanizmów ekonomicznych wypłacona dywidenda złotówka za złotówkę byłaby odpowiedzialność sprzedającego, sprzedający wypłacił 5 milionów, ma mi oddać 5 milionów, to w przypadku zapewnień, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego, które mają w takiej sytuacji zastosowanie, niekoniecznie ja jako kupujący uzyskałbym czy odzyskałbym te moje 5 milionów. Bo nagle by się okazało, że może mi o tym powiedzieli w trakcie badania due diligence, może zastosowanie miałyby jakieś wartość tego roszczenia de minimis, czyli coś by się tam urwało, tak, dla sprzedającego z tego roszczenia, którego ja dochodzę. Może koszyk by miał zastosowanie. Może to było uwzględnione w jakikolwiek inny sposób, albo zastosowanie znajduje jakiekolwiek inne wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego, tak, które ma typowo zastosowanie właśnie do odpowiedzialności za zapewnienia. Czyli sprzedający by się bronił jak tylko może, żeby wykazać, że ja czy to wiedziałem, czy zastosowanie ma jakieś inne wyłączenie odpowiedzialności, żeby tylko i wyłącznie zniweczyć moje roszczenie. A w momencie, kiedy adresujemy ten temat przez mechanizm, czy to cenowy, czy wycenę, to mamy roszczenie 1:1. I to jest moim zdaniem największa ułomność zapewnień, która występuje w praktyce. Natomiast prawda jest taka, że zapewnienia stosujemy zawsze. Tak jak mówiłem wcześniej, one alokują ryzyko pomiędzy sprzedającego i kupującego i to jest ich najważniejsza rola. Natomiast z perspektywy sprzedającego ten efekt psychologiczny, o którym też wspomniałem, jest taki, że on zmusza do refleksji nad stanem spółki. Przechodząc przed zapewnienia, a bardzo często się to robi w transakcjach, sprzedający się musi zastanowić, czy on na przykład, czy tam nie ma jakiegoś, mówiąc krótko, fuck-upu, tak, w tym biznesie, żeby ewentualnie powiedzieć o nim kupującemu, żeby nie narażać się na jakiś tam zarzut zatajenia informacji. Na temat nieprawidłowości, o których sprzedający wiedział, a nie powiedział kupującemu. Sytuacja procesowa w przypadku zapewnień jest taka, że to kupujący pozywa sprzedającego zawsze, tak? I niestety z całą ułomnością takiej sytuacji procesowej, bo ona może być ułomna na wiele sposobów, jeżeli nie mamy odpowiednich zabezpieczeń odpowiedzialności sprzedającego, nie wyegzekwujemy niczego. Nie ma, tak? Jak gdyby niejednokrotnie sprzedając spółkę, mógł wytransferować pieniądze, mogła być to osoba fizyczna, która zmarła i jej majątek podlegał dziedziczeniu na 17 osób, bo dlaczego nie? I to są te wszystkie powody, które, czy też takie ułomności, które powodują, że zapewnienia same w sobie, no, możemy mieć niejednokrotnie dobrze skonstruowane i umowa pięknie napisana, natomiast w praktyce ciężko będzie wyegzekwować cokolwiek od sprzedającego versus mechanizm cenowy, który versus wycena, albo te mechanizmy ekonomiczne, tak, wycena, gdzie ryzyko jest zdejmowane od razu, albo mechanizm cenowy, gdzie wycena ryzyka czy tych nieprawidłowości, które wystąpiły, które zostały złapane w mechanizm cenowy, ona następuje praktycznie niezwłocznie po transakcji, kiedy jest znacznie większe prawdopodobieństwo jeszcze tego, że dealujemy cały czas z tą samą osobą i że ta osoba ma pieniądze, tak, żeby wywiązać się z tych swoich zobowiązań wynikających chociażby z korekty ceny. Okej, idziemy dalej. To jest ostatni mechanizm, który chciałem Wam przedstawić z takich mechanizmów prawnych. Później jeszcze będzie na dosłownie dwie minuty o ubezpieczeniu transakcyjnym. Indemnifikacja. Co to jest indemnifikacja? Indemnifikacja to jest zobowiązanie sprzedającego do zwolnienia kupującego albo spółki z odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyko. W sumie mechanizm odpowiedzialności podobny do odpowiedzialności za zapewnienia, z tą różnicą, że za zapewnienia sprzedający odpowiada zasadniczo, może tak, za indemnifikację, czyli to zwolnienie z odpowiedzialności, to odpowiada sprzedający w sytuacji, kiedy ryzyko jest zidentyfikowane, tak? Czyli kupujący zidentyfikował ryzyko w trakcie procesu transakcyjnego, ono jest opisane w umowie sprzedaży i jeżeli ono się zmaterializuje, to sprzedający będzie ponosił odpowiedzialność w takiej sytuacji. Natomiast zapewnienia dotyczą, można powiedzieć, takiej rezydualnej odpowiedzialności sprzedającego, czyli za te kwestie, o których może potencjalnie ani sprzedający, ani kupujący nie wiedzieć. Bo tak jak Wam wcześniej wspomniałem, zapewnienia to jest właśnie taki mechanizm alokacji ryzyka, tak? Czyli my się umawiamy, że w treści umowy sprzedaży zostaną zamieszczone określone postanowienia, określone stwierdzenia, które alokują ryzyko do jednej albo do drugiej strony.
Natomiast indemnifikacja adresuje temat konkretnego ryzyka. Jeżeli to ryzyko się zmaterializuje, sprzedający jest zobowiązany zapłacić określoną kwotę uzgodnioną przez strony w dokumentacji albo do kupującego, albo do spółki, w zależności od tego, jak klauzula indemnifikacyjna jest skonstruowana. Tak, indemnifikacje zawsze dotyczą zidentyfikowanych ryzyk. One alokują ryzyko do sprzedającego, no z konieczności. Tutaj nie ma takiej dyskusji, czy dana kwestia jest alokowana do sprzedającego, bo zapewnienie jest, czy do kupującego, bo zapewnienia nie ma. Jeżeli pojawia się indemnifikacja, no to ona oczywiście alokuje ryzyko do sprzedającego. Plusem tego mechanizmu jest to, że on pozwala uniknąć obniżki ceny i to na przykład w procesach aukcyjnych, gdzie jest wielu liderów i my chcemy, żeby nasza oferta za spółkę była atrakcyjna, pozwala uatrakcyjnić naszą ofertę. Czyli odwołując się do naszego stanu faktycznego z Herkulesem, można powiedzieć, że indemnifikację moglibyśmy na przykład zastosować do tego roszczenia na 10 milionów złotych. Niekoniecznie byśmy je zdjęli z ceny, ono się nie do końca nadaje do mechanizmu cenowego, ale jest ryzyko zidentyfikowane i biorąc pod uwagę wielkość tego ryzyka, oczywiście nie wiem, jaka jest wartość transakcji, ale biorąc pod uwagę wartość zobowiązań krótkoterminowych, które wzrosły tam do 7 milionów i uznajemy je za materialne, to zakładam, że te 10 milionów są materialną wartością w kontekście transakcji. Indemnifikacja pozwoliłaby nam uniknąć obniżenia ceny, a jednocześnie dawałaby nam pewnego rodzaju zabezpieczenie jako kupującemu, tak? Przynajmniej byśmy wiedzieli, że jakieś roszczenie w stosunku do sprzedającego mamy, jeżeli to postępowanie w drugiej instancji zakończy się faktycznie zasądzeniem spółki od spółki, tak, prawomocnej tych 10 milionów. Minusy indemnifikacji, no to jest oczywiście sytuacja taka, że ona obniża, ciągle jednak obniża atrakcyjność oferty. Niejednokrotnie kupujący chcą mieć indemnifikację w dokumentacji transakcyjnej, natomiast sprzedający mocno z tym walczą, twierdząc, że ryzyko nie istnieje, nie jest na tyle istotne, jak wydaje się kupującemu, czy tam jego doradcom i tak dalej. Także na pewno w pewien sposób przedłuża to negocjacje i minusem też indemnifikacji z mojej perspektywy jest sytuacja procesowa dla kupującego, bo to niestety kupujący musi pozwać sprzedającego o zapłatę, tak? Te ryzyka objęte indemnifikacjami, one niejednokrotnie materializują się bardzo późno. To może być rok, dwa, trzy, cztery, w zależności od tego, jakiego ryzyka dotyczy ta klauzula indemnifikacyjna po transakcji. I wierzcie mi, jak już ktoś dostał pieniądze do kieszeni, to niechętnie się z nimi rozstaje. No takie naturalne chyba zachowanie ludzkie, można powiedzieć. Dostałem kasę, zainwestowałem i nie myślę już o dokumentacji, którą podpisałem, zwłaszcza po dwóch, trzech latach, tylko jakby żyję nowym życiem. A to nagle kupujący występuje z jakimś roszczeniem na podstawie dokumentacji, którą my parę lat temu podpisaliśmy. No i to nie jest tak, że sprzedający od razu posypie głowę popiołem i zapłaci, tylko niejednokrotnie. Niestety sytuacja jest taka, że kupujący musi pozwać. Zwłaszcza, że też te klauzule indemnifikacyjne to nie jest tak, że to jest zero-jedynkowy temat. Niejednokrotnie jest, ale wielokrotnie nie jest. I kupujący, czy tam sprzedający może kwestionować swoją odpowiedzialność właśnie pod taką klauzulą. Okej. Okay. A, jeszcze maka mamy. No dobrze, to w dwóch słowach na temat maka. Co to jest? To są reguły postępowań zamieszczone w dokumentacji transakcyjnej. Wiecie co, może zapalę światło, nie? Bo tak widzę, że coraz bardziej się świecę od monitora i to będzie pewnie głupio na nagraniu wyglądać. Nie wiem, czy lepiej, ale zakładam, że może być odrobinę lepiej. Albo zrobię tak, żeby było lepiej. O, może tak. Dobra. Tak jak wcześniej mówiłem i zresztą w stanie faktycznym Herkulesa też to jest, ten stan faktyczny też tak skonstruowałem, jest transakcja, ta transakcja może składać się z dwóch elementów, czyli z tego signingu tak zwanego i closingu, czyli podpisania umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej. Okres pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej a przyrzeczonej to jest tak zwany okres przejściowy, który jest wykorzystywany w różnych celach. Tak? To może być kwestia uzyskania zgody antymonopolowej, to może być spełnienie jakichś warunków innych zawieszających, zmiana umowy spółki na przykład, to może być uzyskanie jakichś zgód kontrahentów na zmianę kontroli nad spółką. Wiele różnych czynników, wiele różnych zdarzeń, które powinny wystąpić właśnie w tym okresie przejściowym, żeby doszło do podpisania umowy przyrzeczonej, czyli zamknięcia transakcji.
I teraz, tak jak na samym początku mówiłem, przedsiębiorstwo cały czas płynie, tak? Ono prowadzi działalność, cały czas są kontrahenci, faktury, należności, zobowiązania, roszczenia, cokolwiek. Niezadowoleni pracownicy, niezadowoleni kontrahenci, albo zadowoleni pracownicy i zadowoleni kontrahenci. No generalnie dużo się dzieje. I zmienia się również otoczenie rynkowe. Wracając do case'u naszego restauracyjnego, w marcu byśmy wszyscy inwestowali w restaurację, a w kwietniu, jakby ktoś nam powiedział, że odsprzeda za 50%, to powiedzielibyśmy mu, żeby się puknął w głowę, bo nikt tego nie chce, tak? Czyli sytuacja jest bardzo dynamiczna i ta sytuacja może spowodować, że czy upływ czasu, tak, ten okres pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej a przyrzeczonej, może być, znaczy nie chcę powiedzieć, że na tyle długi, że doprowadzi do zmiany w sytuacji biznesu, bo to nawet w zasadzie sytuacja wielu biznesów w Polsce z 13 na 14 marca diametralnie się zmieniła, ale im dłuższy okres, czy w trakcie tego okresu może dojść do zmiany sytuacji przedsiębiorstwa. W umowach sprzedaży bardzo często adresuje się ten temat w jaki sposób? Niejako. Po pierwsze, sprzedający jest zobowiązany prowadzić biznes w określony sposób. Nazwijmy to w zwykłym toku działalności, tak? Czyli ma działać tak, jak do tej pory działał, w najlepszym interesie spółki, przedsiębiorstwa, dbając o interesy spółki, kontynuując wykonywanie kontraktów i tak dalej. Tak, żeby niejako doprowadzić stan przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwo do sprzedaży w identycznej kondycji, w jakiej ono było przy podpisaniu umowy przedwstępnej, albo lepszym, tak, ale nie gorszym, nazwijmy to, tak, czyli sprzedający powinien podejmować takie rozsądne starania, które powinny doprowadzić do tego, że to przedsiębiorstwo jest prowadzone zgodnie z dotychczasową praktyką i nic złego w nim się nie wydarzyło. I to są zobowiązania sprzedającego w okresie przejściowym. Te zobowiązania można podzielić na dwie grupy, czyli takie zobowiązanie do właśnie prowadzenia tej działalności w zwykłym toku, to jest takie pozytywne zobowiązanie i zobowiązanie do niepodejmowania czynności przekraczających zwykły tok bez zgody kupującego. I to są sprawy zastrzeżone, które widzicie tutaj, tak? Sprawy zastrzeżone, czyli innymi słowy na przykład sprzedający w okresie przejściowym nie może sprzedać przedsiębiorstwa, no byłoby bez sensu, jakby sprzedaż przedsiębiorstwa nagle dokonana przez sprzedającego była dopuszczalna, a z drugiej strony, żebyśmy my jako kupujący musieli zamykać taką transakcję. Dlatego zamieszcza się w umowach szereg tego typu ograniczeń nakładanych na sprzedającego właśnie w tym okresie przejściowym. I te ograniczenia, one po części mają związek z MAC-iem, bo MAC, czyli ta istotna negatywna zmiana w działalności spółki lub otoczeniu rynkowym, może wynikać z czynników wewnętrznych, które się wydarzyły w ramach spółki lub zewnętrznych, które wydarzyły się w otoczeniu spółki. Jeżeli by się okazało, że może tak, właśnie jeszcze krok wstecz, co to jest ten MAC, tak? Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ta istotna negatywna zmiana. Co on powoduje? Ano on powoduje, że jeżeli oczywiście umowa zawiera tego typu postanowienia, to kupujący może się wycofać z transakcji. Najgorsze z możliwych rozwiązań dla sprzedającego, najlepsze z możliwych rozwiązań dla kupującego. Zobaczcie, co się wydarzyło z lotem, który parę miesięcy temu, już nie pamiętam kiedy to było, ale może ze dwa miesiące temu, szumnie ogłosił, że przejmuje niemiecką czarterową linię lotniczą Condor. Wszyscy byli zachwyceni, znaczy w niektórych środowiskach, lot, ekspansja, tak, kupuje niemiecką linię lotniczą. Nagle się okazało, że zakup linii lotniczej jest najgłupszym pomysłem, jaki można sobie wyobrazić po tym, jak wybuchła epidemia koronawirusa albo generalnie koronawirus się rozprzestrzenił. No nikt nie inwestuje teraz w linie lotnicze, tak? Nawet Warren Buffett sprzedał wszystkie akcje spółek lotniczych, które miał w portfelu. Siedzi na gotówce, kupował parę lat temu akcje linii lotniczych, sprzedał wszystko. Bo rynek lotniczy być może nie wróci przez długie lata do stanu, który istniał jeszcze w styczniu, lutym tego roku, a jeżeli wróci, znaczy pewnie nie wróci, tak? Przez długie lata, no nie? Albo będziemy generalnie musieli się przyzwyczaić do pewnie nowego funkcjonowania tego segmentu rynku. I naturalne było z perspektywy lotu, żeby odstąpić od tej transakcji, bo zakup Condora w tym momencie nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ta spółka, zanim latanie wróci do normalności, pewnie będzie wymagała grubych miliardów dokapitalizowania i utrzymywania na kroplówce lotu, czytaj Skarbu Państwa, naszego, tak? Musielibyśmy niemiecką linię utrzymywać z naszych podatków. Nie ma sensu. I lot się wycofał. Wycofał się. Ja oczywiście nie pracowałem przy tej transakcji, ale zakładam, że w oparciu pewnego rodzaju klauzulę MAC,
chyba że zrobił to na bezczelnego, mówiąc krótko, tak jak to wielu najemców teraz odstępuje od umów najmu w galeriach handlowych na przykład, twierdząc, że coś tam się wydarzyło, ale potencjalnie LOT miał właśnie zamieszczoną w SPA-u klauzulę MAC, która pozwalała mu wycofać się z transakcji w sytuacji wystąpienia tej istotnej negatywnej zmiany. I tutaj akurat w przypadku LOT-u i Condoru ta istotna negatywna zmiana była spowodowana spowodowana czynnikami zewnętrznymi, które miały potężny wpływ na czynniki wewnętrzne w firmie, tak? Czyli na sytuację Condora. No, Condor przestał latać. Jeżeli zmaterializują się okoliczności stanowiące istotną negatywną zmianę, kupujący może się wycofać z transakcji. I to też jest element mechanizmów odpowiedzialności sprzedającego, jak się zastanowimy. Bo po pierwsze, pogorszenie sytuacji spółki może nastąpić przez naruszenie zobowiązań w okresie przejściowym, bo może na przykład nastąpić sprzedaż przedsiębiorstwa przez sprzedającego i niewątpliwie nie jest to ten sam biznes, który był przy podpisaniu umowy przedwstępnej, a może być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, czyli właśnie pogorszeniem generalnie otoczenia gospodarczego, tak jak w sytuacji koronawirusa, LOT-u i Condoru. I tak jak wcześniej wspomniałem, moim zdaniem należy patrzeć właśnie jako na przejaw tego mechanizmu odpowiedzialności sprzedającego, który pewnie gdzieś leży po środku, tak? Czyli pomiędzy jest z jednej strony takim mechanizmem ekonomicznym, jeżeli czynniki powodujące maka mają charakter zewnętrzny, jak koronawirus, albo może być elementem odpowiedzialności prawnej, kiedy te czynniki są wewnętrzne, jak na przykład naruszenie przez sprzedającego zobowiązań w okresie przejściowym, przez chociażby sprzedaż przedsiębiorstwa. Plusy takiego mechanizmu, albo kiedy stosować, tak? Ja uważam zawsze, kiedy to jest możliwe. MAC-u, ta klauzula MAC jest szczerze nienawidzona przez sprzedających, bo ona nie daje pewności zamknięcia transakcji. Akcjonariusze Condora parę miesięcy temu pewnie byli zadowoleni, że sprzedają spółkę, która, powiedzmy sobie szczerze, no, czy była specyficzna dość aktywa, nie wiem, czy śledziliście transakcje, czy nie. No i okazało się, że mają potężny problem w momencie, kiedy LOT wycofał się z tej transakcji, czyli jakby koronawirus dotarł do Europy dwa miesiące później, LOT stałby się właścicielem bankruta. A szczęśliwie dla LOT-u akurat tak się złożyło, że te wszystkie ograniczenia zostały wprowadzone, ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch, zamknięcie granic i tak dalej, przed zamknięciem transakcji i LOT mógł się wycofać z niej, tak? Pewnie powołując się właśnie na klauzulę makowską, a być może po prostu odstępując od umowy na podstawie jakichś zasad ogólnych, powołując się na nadzwyczajną zmianę okoliczności czy cokolwiek innego. Sytuacja procesowa jest też dość ciekawa tutaj, tak jak Wam zaznaczyłem, w sytuacji, kiedy kupujący odstępuje, to sprzedający musi go pozwać o coś. I teraz albo będzie go pozywał o specific performance, czyli o wykonanie umowy, co jest bardzo mało prawdopodobne moim zdaniem, aczkolwiek takie procesy się zdarzają, albo będzie go pozywał po prostu o odszkodowanie za niedojście transakcji do skutku. Najczęściej w tego typu sytuacjach, czy w większości umów sprzedaży, jednak są zawarte jakieś kary umowne czy świadczenia gwarancyjne, które są zastrzegane na wypadek, gdyby druga strona chciała się wycofać z transakcji. I w takiej sytuacji, jeżeli kupujący twierdzi, że MAC wystąpił na przykład, czyli wystąpiła ta istotna negatywna zmiana, która jest absolutnie ocenna, tak? To nie jest nigdy zero-jedynkowa sytuacja, to sprzedający będzie musiał wykazać, że MAC nie wystąpił, kupujący powinien był zamknąć transakcję, a skoro nie zamknął, to musi zapłacić odszkodowanie, bo nie zamknął transakcji. Wybaczcie, ale ubezpieczenie transakcyjne chyba pominę, z tego względu, że nie mamy czasu, a chciałbym zobaczyć, czy przypadkiem w Q&A coś ciekawego się pojawiło. W dwóch zdaniach, generalnie bardzo ciekawa instytucja. Ja miałem przyjemność pracować zarówno po stronie ubezpieczających, czyli ubezpieczycieli, tak? Czyli towarzystw ubezpieczeniowych przy tego typu ubezpieczeniach transakcyjnych, jak i po stronie ubezpieczających, czyli podmiotów, które są ubezpieczone, ubezpieczonych, tak? Bo zazwyczaj ubezpieczający i ubezpieczony w tych przypadkach to jest jeden i ten sam podmiot. Bardzo ciekawy produkt, który pojawił się parę lat temu na polskim rynku. On się mocno spopularyzował przez ostatnie lata. Generalnie w dużym skrócie polega to na tym, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za zapewnienia, czyli za te wszystkie zapewnienia, o których rozmawialiśmy, odpowiedzialność nie ponosi sprzedający, ale ubezpieczyciel. Z tą różnicą, że, i to jest minus tego produktu,
i tego mechanizmu odpowiedzialności, że w polisach ubezpieczeniowych bardzo często występują pewnego rodzaju wyłączenia o charakterze ogólnym i specyficznym dla transakcji. Wyłączenia ogólne ubezpieczyciele na przykład nie ubezpieczają szkód środowiskowych. Pomimo tego, że w SPA-u na przykład możemy mieć klauzulę, która mówi, że w nieruchomości są wolne od zanieczyszczeń, albo na przykład, że nie wystąpiły jakieś tam szkody w środowisku, no cokolwiek, tak, jakieś tego typu zapewnienia środowiskowe, żaden ubezpieczyciel nie przyjmie naszej odpowiedzialności, bo każda polisa ubezpieczeniowa niestety zawiera takie ogólne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody środowiskowe. No i to po prostu nie przejdzie. Teraz w zależności od tego, jaki biznes kupujecie, to taka polisa ubezpieczeniowa może być albo fajnym produktem, albo może być bezużyteczna. Bo jeżeli kupujecie biznes, który jest mocno oparty o środowisko, na przykład, tak, nagle się okazuje, że te zapewnienia, które dotyczą środowiska, nie są ubezpieczone, no to efektywnie nie macie ubezpieczonych tych zapewnień, na których Wam zależy. Albo na przykład product liability nie jest ubezpieczone. I teraz, jeżeli kupujecie producenta AGD, który produkuje wybuchające mikrofalówki i nie macie, które okazało się, że były wybuchające później po zamknięciu transakcji, jeżeli to nie, te zapewnienia nie są ubezpieczone, to tak naprawdę macie bezużyteczny pakiet zapewnień, które dotyczą spraw pracowniczych i innych bzdur, a nie macie ubezpieczonych korowych zapewnień, które dotyczą biznesu, tak, który kupujecie. Mam nadzieję, że było praktycznie. Zakładam, że pewnie, znaczy nie chcę powiedzieć, że ja miałem większą frajdę opowiadając o tym, niż wy mieliście słuchając mnie, natomiast pewnie była to potężna dawka wiedzy, którą chciałem Wam przekazać również celowo, tak, żeby jednak pokazać, że te transakcje są stosunkowo skomplikowane. One mogą być mega ciekawe. Ja akurat lubię to, co robię. Nie jest to takie typowe prawo książkowe, gdzie przeczytasz KC albo przeczytasz KSH i uważasz, że wiesz wszystko. Absolutnie nie. Wręcz bym powiedział, że na tym, gdzie się kończy KC i kończy KSH, zaczyna się dopiero prawdziwa transakcja, prawdziwe doradztwo transakcyjne. Zachęcam Was do tego bardzo, żeby, jakbym miał Wam tak na koniec jeszcze jedną radę dać, to starajcie się, jeżeli jeszcze możecie, połączyć prawo z ekonomią. Albo nie wiem, jakieś... Niekoniecznie mówię tutaj o tym, żeby pójść na SGH na przykład, bo można to połączyć w różny sposób. Można nawet brać różnego rodzaju przedmioty ekonomiczne albo finansowe i podatkowe, które macie na studiach. Nie wiem, jak wygląda w tym momencie kurikulum, natomiast za moich czasów zamierzchłych były różnego rodzaju przedmioty finansowe. Sam chodziłem chyba na seminarium, z tego co pamiętam, z finansów publicznych albo, bo tak, to były finanse publiczne, z tego co pamiętam. Bo jest to wiedza, jeżeli interesują Was oczywiście tematy transakcyjne, czyli tematy transakcyjne, capital markets, restrukturyzacje, jeżeli chcecie pracować w reorganizacjach korporacyjnych, tam wszędzie taka wiedza podatkowo-finansowo-księgowa z zakresu finansów przedsiębiorstw, ona jest absolutnie niezbędna. Nie jesteście w stanie przeprowadzić rozsądnie żadnego połączenia, przekształcenia, podziału spółki, restrukturyzacji finansowej, M&A, napisania prospektów, wprowadzenia spółki na giełdę w sytuacji, kiedy nie ogarniacie tematów finansowych. Przynajmniej na jakimś podstawowym etapie, bo ja nie, czy tam poziomie, tak? Ja nie mówię o tym, żeby nagle robić jakieś zaawansowane analizy na podstawie sprawozdań finansowych, ale musicie wiedzieć, co to są jakieś tam należności krótkoterminowe, tak, z czego składa się bilans, z czego składają się sprawozdania finansowe i tak dalej, bo to naprawdę ułatwia pracę później w naszym takim życiu zawodowym. O. Dzięki serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do Waszej dyspozycji, nawet ponad te 20:30, bo ja generalnie lubię rozmawiać, pewnie zauważyliście, że jak się zacznę mówić, to ciężko zatrzymać się. Trochę przekroczyłem czas tej prezentacji, natomiast no, tematyka też jest naprawdę... Pewnie na temat każdego tego slajdu, który Wam przedstawiłem, można było przeprowadzić odrębny wykład i o nich porozmawiać. Maja, głos do Ciebie. Tak, dziękuję bardzo za ciekawy wykład i rzeczywiście bardzo praktyczny. Cieszę się, że udało się coś takiego zrealizować w ramach Akademii Spółek Kapitałowych, bo właśnie zawsze zależy nam na tym, żeby mieć prowadzących, którzy, no nie tylko osoby, które zajmują się prawem na uczelni, ale właśnie osoby, które są jednak praktykami i mogą wnieść taki nieco świeższy
nurt, jeśli chodzi o właśnie podejście do pewnych spraw, bo jednak no, na studiach z wieloma rzeczami nie mamy żadnego kontaktu, albo prawie w ogóle nie mamy kontaktu, więc fajnie jest, kiedy studenci mają okazję jednak zetknąć się z kimś, kto jest takim praktykiem z krwi i kości. Także bardzo, bardzo dziękuję za ten wykład. I teraz zastanawiam się, czy Państwo mają jakieś pytania. Widzę, że już pojawiło się jedno pytanie, a nawet dwa pytania pojawiły się na czacie. Ja wyłączyłem czat w tym momencie w komórce. Wiesz co, Maja, jeszcze nawiążę na sekundę do tego, co powiedziałaś, bo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Ja mam generalnie taką teorię po kilkunastu latach pracy zawodowej, jeżeli mogę sobie pozwolić na jeszcze jakieś takie małe dygresje. Studia są beznadziejne, szczerze mówiąc. Zwłaszcza szkoła prawa, która trwa 5 lat, to jest największa głupota, która funkcjonuje w Polsce i w wielu innych krajach od lat. Uważam, że ja sam, kończąc liceum, szczerze nie wiedziałem, co ja mam w życiu robić. Tak? Byłem zawsze dobry z matematyki, ja nie chciałem się specjalnie iść w tych kierunkach i pomyślałem, że pójdę na prawo. Akurat dobrze wylądowałem, bo lubię to, co robię. Natomiast te bzdury, których uczycie się na uczelni, nie wiem, kto jest słuchaczem i widzę kilkudziesięciu uczestników, mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych osób, które wykładają na uczelni. To znaczy w większości studenci, ale nie tylko studenci. Mamy też trochę osób, które już są po studiach. Okej. No to jest to bardzo ciekawe. Natomiast prawda jest taka, że uczenie się prawa, nie wiem, historii prawa w Polsce na tle porównawczym, nie wiem, ustrojów państwowych i tak dalej, sorry, ale to nie jest coś, co jest nam potrzebne, naprawdę. Jeżeli są tutaj studenci pierwszego roku studiów, aczkolwiek pewnie wątpię, to powinniście się nauczyć myśleć jak prawnik i powinniście się nauczyć ekonomii i finansów, tak? Myśleć jak prawnik, czyli logiki prawniczej i wstępu do prawoznawstwa, czyli generalnie prawoznawstwa. Powinniście rozumieć, jak funkcjonują podstawowe instytucje prawa cywilnego, handlowego, karnego, procedur, ale nie szczegóły, tak? I naprawdę, jakbym mógł zreformować polskie uniwersytety, to ja bym osobiście, szkołę prawa, bo tam cała reszta to nie wiem, jak funkcjonuje. Natomiast mam bardzo dobry ogląd na to, jak funkcjonują. Może inaczej, 12 lat temu miałem, kiedy kończyłem studia, ale zakładam, że niewiele się zmieniło, bo na uniwersytetach pewnie niewiele się zmienia. Natomiast pracy nauczycie się w pracy, w sensie prawa się nauczycie w pracy. Wręcz bym powiedział właśnie, że prawa się nauczycie w pracy, bo to, co się uczycie na uniwersytetach, to niejednokrotnie jest suchy przepis, którego nawet nie rozumiecie, bo sam taki byłem, tak? Doskonale wiem, jak uczyłem się do egzaminów, to się człowiek uczył tylko i wyłącznie przepisu, żeby go zdać. Nigdy nie pytał dlaczego, po co, na co, tak? Czyli dlaczego pewne instytucje są uregulowane. W momencie, kiedy nie wiesz, jak się likwiduje, bo nie przeszedłeś przez proces likwidacji spółki, przeczytanie przepisów o likwidacji nic ci nie daje. Nie wiesz, że jest to jeden z najbardziej upierdliwych procesów, jakie są w KSH, moim zdaniem. Tak? Prosta likwidacja spółki, która nie prowadzi działalności operacyjnej od 3 lat, prawie polskim jest jakimś koszmarem. Tak samo jak wiele cała masa innych rzeczy, które występują w polskim prawie. I my uczymy, mam wrażenie, na uniwersytetach, przynajmniej tak było za moich czasów, i też widzę, gdy pracuję z młodymi ludźmi, którzy przez lata przychodzili do firm, że naprawdę kuleją fundamentalne kwestie, które kształtują prawnika, jak logika, tak? Jak pisanie ze zrozumieniem, logiczne pisanie, tak? Żeby napisać 5 zdań, które mają sens, gdzie jest pewnego rodzaju wywód prawniczy, który da się zrozumieć, tak? Gdzie jest przedstawiona pewnego rodzaju, jakaś zamieszczona logika tego wywodu. No nie, tego po prostu nie ma, no i to jest beznadziejne. Znaczy, z mojej perspektywy jest to przerażające, że ludzie po 5 latach studiów przychodzą do pracy i oni tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wygląda praktyka. To nie jest zarzut absolutnie do Was, bo ja sam taki byłem, tak, kilkanaście lat temu. Uważam, że szkoła prawa, system amerykański jest rewelacyjnym systemem z tej perspektywy, gdzie ludzie tak naprawdę idą do szkoły prawa po zrobieniu pierwszego tam BA jakiegoś, tak, który niejednokrotnie jest ekonomiczny. Ludzie mają pojęcie właśnie o tych takich podstawowych aspektach w stylu właśnie funkcjonowania przedsiębiorstw, finanse, podatki i dopiero później idą do szkoły prawa, która trwa tam chyba 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam. I oni są znacznie, po 5 latach studiów łącznie, załóżmy, w znacznie lepszej pozycji niż polski prawnik,
który przez pierwsze 2 lata uczył się prawa rzymskiego, historii prawa na tle porównawczym, nie wiem, ustrojów państwowych i innych bzdur. No sorry, ale to są bzdury po prostu. Z perspektywy późniejszego funkcjonowania na rynku. Są wartościowe przedmioty, ja akurat bardzo, bardzo ceniłem sobie logikę z profesorem Studnickim, wstęp do prawoznawstwa, chodziłem później na zajęcia z filozofii prawa, tak, celowo, to nie były, w moim przypadku na przykład to nie były kompletnie zapychacze i zdobywacze punktów, tylko ja celowo chciałem pójść do i posłuchać wykładu na takie przedmioty, z takich przedmiotów, które dają pewnego rodzaju takie, taką podbudowę teoretyczną odnośnie myślenia prawniczego, bo to jest bardzo istotne. Należy zrozumieć, jak prawo funkcjonuje, a później przepisy, które naprawdę, no, jak gdyby taka eksplozja prawodawstwa, która funkcjonuje w Polsce i pewnie w wielu innych krajach, jak obecnie, no powoduje, że to, co te ustawy, które nauczycie się na pamięć, w trakcie studiów, one jak w momencie, kiedy skończycie studia, będą zupełnie inne. Dobrym przykładem, że tak kończąc ten wątek, było moje uczenie się ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która chyba wtedy miała jakiś inny tytuł. Pamiętam, Marek Michalski prowadził zajęcia z tego. Nie wiem, czy jeszcze wykłada na UJ-cie. I to był jeden z pierwszych gości chyba w Polsce, który zaczął się generalnie zajmować tematyką papierów wartościowych. Wtedy funkcjonowała ustawa o obrocie papierami wartościowymi, nie pamiętam, tak? Ta ustawa się w międzyczasie chyba 5 razy zmieniła, jest to jeden z częściej zmienianych pewnie aktów prawnych, mega skomplikowany, mega administracyjny, mega techniczny. I teraz zauważcie, po co się go uczyć na studiach, tak? Lepiej się naprawdę nauczyć pewnego rodzaju konceptów, które funkcjonują na rynku finansowym, nawet wiedzieć, jak giełda funkcjonuje, tak? Taka wiedza praktyczna, tak? Niż uczyć się suchego przepisu, który po nie wiem, 2-3 latach, jak skończycie studia, może się kompletnie zmienić, no nie? I to jest duży problem, moim zdaniem, tak, który funkcjonuje, jakby nie było pewnie na studiach. Skróciłbym, uprościłbym, nauczyłbym, skoncentrowałbym się na podstawowych rzeczach i szczerze i poszedłbym szybko do roboty, żeby się uczyć. No właśnie tutaj widzę, że pojawiło się na czacie pytanie o to, czy uderzać na praktyki od pierwszego roku studiów w takim razie. Czy uderzać na praktyki od pierwszego roku studiów? To jest, moim zdaniem, to jest coś takiego, że ja bym się nie bał pójść na studia zaoczne. Teraz jak patrzę na to oczywiście z perspektywy lat, osoba, która chodziła na studia zaoczne i 4 lata spędziła w kancelarii, z mojej perspektywy jako pracodawcy, jest dużo bardziej wartościowa niż student studiów stacjonarnych, który przychodzi po 4 roku do mnie i mówi, że on miał dobre oceny, autentycznie. Tak, właśnie mnie też trochę bawią, bo czasami mam okazję przeglądać różne CV studentów i tutaj nie to, że się jakoś wyśmiewam, ale właśnie czasem zwracam uwagę na to, że ludzie na przykład piszą, jaką tam mają średnią albo piszą swoje oceny z poszczególnych przedmiotów i właśnie zastanawiałam się, czy oni naprawdę myślą, że to komuś imponuje, no bo ocena z danego przedmiotu niekoniecznie oznacza, że ktoś będzie sobie świetnie radził już jednak w środowisku kancelaryjnym. Tak, to jest prawda. Ja akurat, to jest jeszcze kwestia, myślę, Maja, tak naprawdę też podejścia do studiów, jak chcecie posłuchać mnie jeszcze chwilę, to i takiego, znaczy zastanowienie się nad tym, czy my chcemy uczciwie podchodzić do studiów, czy bawić się w Mickey Mouse, jak ja to mówię. Ja na przykład nigdy nie ściągałem na studiach, tak? Ale nie ściągałem nie dlatego, że, znaczy ja się chciałem nauczyć po prostu i to nie jest tak, że jestem jakimś kujonem, bo pewnie mam nadzieję, że zdążyliście zauważyć, że jestem mega praktycznym człowiekiem. Ale uważam, że i akurat chyba UJ był dobrą szkołą. Ja akurat w momencie, kiedy jednak mam do czynienia ze studentami czy z prawnikami UJ-u, to zawsze uważam, że to jest jakby nie było porządna szkoła i ludzie są całkiem ogarnięci po UJ-cie. Natomiast musicie podejść do studiów w sposób taki, że jednak to jest ten okres, nie będziecie mieli drugi raz takiego okresu w swoim życiu, z którego powinniście coś wyciągnąć. Jeżeli nie nauczycie się, kolejna moja rada, tak, języka obcego, niech to będzie angielski, ale niech to będzie angielski na takim poziomie, że jak przyjdziecie do kancelarii, do pracy, to wy macie mówić po tym angielskim w sposób taki, żeby swobodnie porozmawiać z klientem na tematy prawne i na tematy nieprawne, tak, w momencie, kiedy znajdziecie się z klientem w sytuacji nieformalnej. Gwarantuję wam, że jeżeli się nie nauczycie angielskiego
w trakcie studiów, a najlepiej w trakcie liceum, ale akurat jesteśmy w gronie studentów, to w trakcie pracy się tego nie nauczycie. Doszlifujecie swoje słownictwo takie, żeby mówić o podwyższeniach kapitału, podziałach i SPA-u po angielsku, natomiast nie nauczycie się, nie będziecie mieli czasu na to, żeby usiąść nad gramatyką i uczyć się, nie wiem, czasów albo nie wiadomo czego, tak? A język angielski w naszej pracy jest absolutnie niezbędny. Ja nie wymagam od ludzi, żeby znali 3 języki, bo uważam, że jest to zbędne. Zupełnie szczerze, ktoś, kto się uczy francuskiego w tym momencie, w drugiej dekadzie XXI wieku, moim zdaniem popełnia duży błąd. Może się dalej uczyć dla swojego jakby samozadowolenia, ale ten język do niczego mu się nie przyda, chyba że będzie chciał pracować w firmie francuskiej, no to jest oczywiście. Ale pewnie jest to 1% może przedsiębiorstw takich, które docenią to, że on się uczy francuskiego, ale on powinien znać perfekt angielski. Ja mam takie podejście, tak? I jest to potężna przewaga przy stole negocjacyjnym w momencie, kiedy masz native speakera po drugiej stronie albo prawnika polskiego, który lepiej po angielsku mówi od ciebie. I gwarantuję wam, jakby prawo jest i negocjacje to jest w dużym stopniu sztuka retoryki i przekonania ludzi do swojego argumentu, tak? Ja niekoniecznie muszę mieć rację, ale na sali negocjacyjnej jest niejednokrotnie jak na sali sądowej. Nie muszę mieć racji, ale pytanie, czy przekonam drugą stronę do swojego argumentu. Jeżeli masz negocjacje po angielsku i nie mówisz dobrze po angielsku, to nigdy nie przekonasz drugiej strony do swojego argumentu, tak? Wyłącznie, no znowu powtórzę się, mówiąc dobrze po angielsku, będziesz w stanie to zrobić, no nie? I nawet w przeciwnym wypadku polegniesz. Gwarantuję wam, że jeżeli nie nauczycie się angielskiego na studiach, to później się tego nie nauczycie. Bardzo mało osób będzie miało czas i zacięcie, żeby to zrobić. Poczekajcie, mogę Maja przejść przez pytania, bo ja bym bardzo chętnie... Tak, właśnie spójrz sobie tam na to, co się pojawiło. Jest. Tak, jestem na pytaniu od właściciela do na razie o jeszcze o bilansie, czyli zakładam, że to są tematy związane ze stanem faktycznym. Czyli tak, bilans odzwierciedla jedynie kondycję finansową danego przedsiębiorstwa na dany dzień i raczej opieranie decyzji inwestycyjnej na tym dokumencie nie wydaje się zbyt racjonalne. Dodatkowo bilans przedstawia wartości w ujęciu memoriałowym, widzę, że ktoś tutaj jest obeznany, a nie odzwierciedla najbardziej istotnego aspektu przy wycenie, czyli cash flow. Okej, jak gdyby to ten stan faktyczny, który jest przedstawiony i te problemy, które ja przedstawiłem w stanie faktycznym, one oczywiście są uproszczone. Bilans jest jednym z elementów sprawozdań finansowych, które uwzględnia się. Absolutnie masz rację, że one bilans to jest tak zwany snapshot view, tak? Czyli on pokazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa na dany moment, czyli na tak zwany dzień bilansowy, ale oczywiście nikt nie opiera decyzji inwestycyjnej tylko i wyłącznie na jednym elemencie sprawozdań finansowych, czyli na bilansie. Tak samo jak nikt nie opiera decyzji inwestycyjnej na jednym elemencie, jednej metodzie wyceny, tak? Czyli tej wyceny mnożnikowej, o której wam powiedziałem, w uproszczeniu oczywiście. Metod wyceny jest cała masa i metoda mnożnikowa jest jedną z nich, tak? Można stosować inne metody, tutaj się pojawiło chyba w którymś z komentarzy DCF, czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, pewnie są też inne, tak? To nie jest nasza działka, ale warto o tym wiedzieć, no nie, że tego typu tematy są. Na ile potencjalnie nierzetelne, nieaktualne dane finansowe powinny być zmartwieniem prawnika, czy to nie powinno być przedmiotem DD finansowego, a my działamy na liczbach, które dostaniemy? Oczywiście tutaj masz rację, to MK pisze, że to nie jest do końca nasz problem, tylko że nasz problem powinien być, czy problem dobrego prawnika transakcyjnego, to powinien być problem zrozumienia tego, o czym mówią do nas finansiści albo doradcy podatkowi, tak? Czyli jeżeli doradca podatkowy, pamiętajmy, że oni są ludźmi, którzy pracują na cyfrach, na przykład doradca finansowy, i on przekaże nam pewien koncept swój, który chce nam przekazać, czy tam pewną wiadomość, którą chce nam przekazać w formie, nie wiem, tabelki w Excelu, tak, wyliczenia jakiegoś, albo powie nam, wiesz co, no tutaj jest taki i taki problem i po naszej stronie będzie zadraftowanie danej, jak gdyby, postanowienia w konkretnej umowie. I żeby to zrobić dobrze, musisz po prostu rozumieć pewne rzeczy. I to nie jest nasz problem, ale zrozumienie, na czym polega nierzetelność albo nieaktualność danych finansowych, to już jest nasz problem, bo my odpowiadamy za umowę. I gwarantuję wam, że jeżeli jesteś spieprzony w dokumencie, to później nikt nie patrzy na doradcę finansowego, tylko wszyscy się zastanawiają, dlaczego prawnik tak zapisał. No niestety tak to wygląda. Czy ma pan, ja jestem Jacek, możecie pisać do mnie na ty, tutaj na myśli obwarowanie gwarancyjne zapewnienia, także na przykład przez karę umowną. Poczekaj, czy ma pan tu na myśli obwarowanie gwarancyjne zapewnienia, także na przykład przez karę umowną? Znaczy zakładam, że Paweł pisze pewnie o tych zasadach odpowiedzialności, czyli przy zapewnieniach mówiłem wam o tym, że są dwie podstawowe zasady, albo zasada gwarancyjna, albo zasada tak zwanej wiedzy. To jest trochę inny temat. Obwarowanie
czyli karą umowną, czyli jaka jest sankcja za naruszenie zapewnienia, a zasada odpowiedzialności. Ta zasada gwarancyjna to jest, nazwijmy tak zwana zasada ryzyka, czyli niezależnie od tego, czy sprzedający zawinił lub miał wiedzę o tym, że dane zapewnienie jest nieprawidłowe, on ponosi odpowiedzialność, jeżeli dane stwierdzenie okaże się nieprawdziwe. Ta zasada wiedzy z kolei, ona jest skonstruowana w taki sposób, że teoretycznie sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wiedział, że dane zapewnienie jest nieprawidłowe, czyli mówiąc krótko, skłamał, tak? Są różnego rodzaju wariacje odnośnie tego, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Teraz tak, Filip pyta, jaka jest relacja pomiędzy klauzulą MAC i rebus sic stantibus, to znaczy co w sytuacji globalnej zmiany ekonomicznej albo zmiany w jakimś sektorze gospodarki? Znaczy, wiecie co, tak od strony teoretycznej nigdy się nie zastanawiałem, jaka jest relacja między rebus sic stantibus a MAC-iem. MAC jest pewnie emanacją rebusa, tak? Jest to, znaczy może inaczej, jeżeli 357 paragraf, znaczy ze znaczkiem 1KC, to jest sytuacja taka, że jeżeli uległa zmianie, czy tam wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków, to można żądać, żeby sąd zmienił treść stosunku prawnego, tak? Nie mam akurat KC w tym momencie przed sobą, ale zakładam, że to jest pi razy oko treść klauzuli rebus sic stantibus. I teraz zauważcie, co to znaczy, że sąd może, czy można wystąpić do sądu z żądaniem, żeby zmienił treść stosunku prawnego. No jak ugryźć to w kontekście transakcji M&A-owej, gdzie jedna strona, na przykład sprzedający, będzie żądała, żebyśmy zamykali transakcję, a druga strona kupujący, co będzie składał pozew w takiej sytuacji do sądu, twierdząc, że wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków i powołując się na rebus sic stantibus? Nie. Właśnie o to chodzi, że to jest cała ułomność. Powiem wam tak, że gdy pracując również procesowo przy sporach transakcyjnych i sporach korporacyjnych, widzę masę niedoskonałości dokumentacji transakcyjnej i też jak gdyby tego, że to wszystko, co my robimy niejednokrotnie na sali negocjacyjnej, to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Czyli negocjujemy te zapewnienie wiadomo ile, a później się okazuje i tak, jeżeli dochodzi do sporu, że albo brakuje nam zapewnienia, albo jakieś wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie, albo o czymś nie pomyśleliśmy, co najczęściej występuje. To jest duży problem. Ale też jest to ta ułomność, o której wielokrotnie mówiłem, że niestety ten element, do którego prawnicy przykładają największą wagę, czyli negocjowanie zapewnień, on jest najbardziej ułomnym elementem również odpowiedzialności sprzedającego. Dużo lepiej jest to zaadresować inaczej. I nawet mając najlepsze zapewnienia, może być sytuacja procesowa taka, że my po prostu nie będziemy chcieli się sądzić. Najlepszy przykład, który w praktyce też u mnie wystąpił, jakieś trybunały arbitrażowe za granicą przy niskiej wartości roszczenia. No w momencie, kiedy musisz zapłacić 25 tysięcy, 30 tysięcy euro opłaty wstępnej za arbitraż, to jest oczywiste, że nie będziesz chciał wszcząć roszczenia o 50 tysięcy złotych albo 100 tysięcy. No bo ekonomicznie, kto zainwestuje 100 tysięcy złotych we wszczęcie arbitrażu, gdzie przedmiot sporu również wynosi 100 tysięcy złotych? No wielu osobom po prostu machną na to rękę, będą próbowały dogadać się ze sprzedającym, a w momencie, kiedy sprzedający nie będzie chciał dogadać się, no to będzie problem, tak? No po prostu. I my zostaniemy jako prawnicy kupującego z dużym problemem. Mariusz pisze, nie tylko studenci słuchali, dobra, są wszyscy, czyli nie wiem, co to znaczy, ale zakładam, że audience moje było trochę szersze. Jest też taka teoria, że dziś kształci się techników prawa. Nie wiem, znaczy techników prawa. No to w sumie, jeżeli przez techników prawa rozumiesz osoby, które kują kodeksy i ustawy na pamięć bez zrozumienia tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, to zgadzam się w 100%, bo ja uważam, że niestety tak jest. Pewnie w dużym stopniu sam się tak prawa uczyłem. Potwierdzam, nie tylko studenci, potwierdzam, te studia dałoby się skondensować do około 3 lat. Myślę, że jak najbardziej. Po 3 latach, po 3 roku studiów, moim zdaniem, dobrą praktyką byłoby pójście do pracy. Nawet na chwilę. Znaczy w sensie może równocześnie ze studiami, tak? Dlatego ja akurat jestem zwolennikiem, pomimo tego, że sam studiowałem stacjonarnie, to nie obraziłbym się i nie miałbym kompletnie uprzedzeń, żeby przyjąć do pracy osobę, która studiowała zaocznie. Wręcz uważam, że jeżeli trafi się rozsądna osoba, która studiowała zaocznie z różnych powodów. Pamiętajcie, że studenci mają różne jakby historie życiowe, tak to nazwijmy, tak? Niektórzy po prostu muszą pracować, żeby się utrzymać, to śmiem twierdzić, że to była po tych paru latach, po skończeniu studiów, dużo bardziej wartościowy pracownik niż osoba, która studiowała 5 lat
i w trakcie 5 lat nic poza studiowaniem nie zrobiła. Znaczy dla mnie to jest jak gdyby, to jest skreślenie, tak, danej osoby, bo wiem, że od trzeciego roku studiów pewnie nudziła się na zajęciach, tak, chodziła na te zajęcia, zrobiła trochę tam tych ECTS-ów, ale miała masę czasu, który spędziła na niczym, nie? Dlatego super istotne jest to, że nawet angażowanie się, czy tam jak gdyby jednym z takich wartościowych przejawów różnego rodzaju angażowań się, tak, poza akademickich, jest chociażby to, co robicie, tak, w ramach TBSPŁJ, gdzie jednak wymaga to, uczycie się nowych skillów, które są naprawdę bardzo, bardzo pomocne później w życiu. Nie wiem, public speaking, tak, umiejętności organizacyjne, zorganizowanie czegoś, no to wszystko naprawdę później wypływa w pracy. Najważniejsza, wiecie, jaka jest cecha mega prozaiczna, której brakuje wszystkim ludziom, którzy przychodzą do roboty, do kancelarii? Dokładność. I my w ramach naszej firmy będziemy robili, już sobie postanowiliśmy w gronie wspólników, testy ludziom, już zaczęliśmy to robić przy rekrutacjach, na dokładność. Wyłapanie błędów w tekście, poprawienie prostych literówek w tekście. Znaczy nie zdajecie sobie sprawy, jakie problemy mają studenci prawa z przepisaniem wartości liczbowych z jednej tabelki do drugiej, bez robienia copy-paste'a, znaczy, albo z kartki papieru przepisania do tekstu. To jest akurat trochę przerażające. Znaczy, ale wiesz co, ale to jest przerażające. To ja się dzielę z wami spostrzeżeniami, które mam z pracy z młodymi ludźmi, bo chyba nas tego po prostu nikt nie uczy, tak? I mało jest jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że jednak ten aspekt dokładności jest zaniedbany. Pracujcie nad tym, moim zdaniem, bo w kancelariach prawnych generalnie, jak się przychodzi do pracy, to jest sytuacja taka, że dostajecie zadania na miarę swoich możliwości i też takie, które was przerastają. Natomiast w momencie, kiedy wykonacie zadanie, które was przerasta w sposób nie do końca perfekcyjny, nikt wam za to głowy nie urwie, ale jeżeli robicie robotę, która jest na miarę waszych możliwości, i robicie ją niedokładnie, źle przepisujecie wysokość kapitału, liczbę emitowanych udziałów, numery KRS, numery NIP, proste rzeczy, tak, tego typu, to naprawdę, znaczy to nie powinno mieć miejsca, nie? Bo każdy jest odpowiedzialny, jesteśmy jakimś tam zespołem, gdzie każdy ma swoją rolę, swoje zadanie do wykonania i od podejścia każdej osoby w teamie transakcyjnym albo w każdym innym, tak, bo ja mówię oczywiście o transakcjach, ale to może być team, który pracuje nad rejestracją znaku towarowego, zależy sukces projektu. I teraz, jeżeli ktoś wpisuje mi źle liczbę emitowanych udziałów, mając dane ode mnie, bo źle przepisał z maila na przykład do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, no to nie ma to, nie ma żadnego uzasadnienia na taki błąd, nie? I wam się może wydawać jako młodym ludziom, bo, znaczy, nie wiem, czy mi się tak wydawało, jak byłem w waszym wieku, chyba mi się nie wydawało. Zaraz opowiem jeszcze o historiach pracy w Wilu. Natomiast to są niewybaczalne błędy, po prostu proste błędy techniczne, które wynikają z niedokładności. Ja nie wiem, czy praca na liczbach w PWC dała mi dużo, ale myślę, że uważam, że to był taki mega, mega istotny okres mojego życia zawodowego, który doceniłem dopiero z perspektywy lat. Opowiadałem wam o tej mojej rekrutacji do Wila, gdzie powiedzieli mi, że to było bezużyteczne. Uważam, że partnerka, która mi to powiedziała, nie wiedziała, co mówi. Mogę jej to teraz powiedzieć. I to będzie na internetach. Bo była to akurat jedna z lepszych szkół życia i doświadczeń w pracy z księgowymi w dużych bankach. My się zajmowaliśmy kalkulacją współczynników struktury sprzedaży. To są takie mega specyficzne rozliczenia VAT-owskie w instytucjach finansowych. Myślę, że niewielu prawników ma pojęcie, o co chodzi. I to było naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie, które dało mi bardzo dużo później w pracy M&A-owej w przyszłości. I też pewnie dało mi też, zakładam, takiej dokładności dużo, bo jednak sporo pracowaliśmy na liczbach wtedy. No i to jest coś naprawdę bardzo istotnego. Poczekaj, jeszcze kolejne pytanie właśnie na ten temat, bo oprócz dokładności, co jeszcze w top błędów młodych prawników? Jak żyć, okay, żeby samemu daleko zajść, a przełożonym ułatwiać, a nie utrudniać? Zaraz, poczekajcie, zaraz przejdę do tego, ale ja przeczytam sobie jeszcze te poprzednie. Po kilku latach studiowania ekonomii, samej ekonomii, można powiedzieć w sumie to samo, no to zakładam, że też jest teoria, nic więcej. MK pyta, czy uderzać na praktyki od pierwszego roku. Ja bym
ja bym zrobił, ja bym skondensował, jakbym miał się wrócić na studia, co chętnie bym zrobił, przez pierwsze 3 lata naprawdę bym przysiadł intensywnie do nauki, angażowałbym się w działalność studencką, bo to jest naprawdę super. Zobaczycie, że za lat X będzie się liczyło parę rzeczy. Jedną z nich będą wasze znajomości, czyli kogo znacie, tak, na tym rynku. I czas studiów to jest czas również na zawiązywanie nowych znajomości na szerokich polach, tak, to może być. I starajcie się wychodzić poza krąg prawników. My prawnicy mamy ten problem, że 90% naszych znajomych to są prawnicy. Postarajcie się, nie wiem, zapisać na żagle, tak, albo nie wiem, pojechać na jakiś wyjazd studencki, gdzie będą ludzie z Politechniki. Politechnika, pamiętajcie, inżynierowie, którzy potencjalnie później będą właścicielami startupów, dla których będziecie pracować. Rola prawnika niestety jest usługowa, taka jest prawda. I klientami naszymi są ludzie biznesu, a ludzie biznesu wywodzą się najrzadziej z prawa, tak? Najrzadziej z prawników. To może być począwszy, człowiek biznesu to jest osoba, która począwszy, czyli jakby przegląd, tak, tych ludzi, to jest absolwent zarówno Akademii Rolniczej, Technikum Mechanicznego, inżynier, nie wiem, cokolwiek, tak? Najrzadziej prawnik, tak bym powiedział, no nie? Przynajmniej z naszej perspektywy. I dlatego poszerzanie tych kręgów znajomych jest naprawdę super istotne. A do pracy bym poszedł pewnie po 3 roku, od 4 roku studiów. Pewnie starałbym się mieć minimum zajęć wtedy na 4., 5. roku. Praca magisterska, totalny bełkot. To jest taki bezsens. Wiecie co, praca magisterska, jeżeli ktoś się ekscytuje w tym momencie pracą magisterską, tylko zakładam, nie wiem, promotorzy mogą się tym ekscytować, to mogę generalnie jechać po wszystkich, nie zależy mi na tym. To jest zmarnowanych parę tygodni życia młodych ludzi i pewnie grube miliony tracone corocznie przez polską gospodarkę i polskie uniwersytety. Żeby ktoś pisał, żeby ludzie, którzy są dorośli, mają po 20 kilka lat, siedzieli przez, nie wiem, parę tygodni, nie wiem ile teraz zajmuje napisanie pracy magisterskiej, i pisali bełkot, który jest totalnie odtwórczy, bo po latach studiów teoretycznie nie mają zielonego pojęcia o życiu i o praktyce prawa. I pisali coś, co jest kompletnie jednorazowe, do niczego się nie przyda. Oczywiście może to stanowić później, nie wiem, jakiś tam element waszej pracy doktorskiej i tak dalej, możecie artykuł opublikować, którego nikt nie przeczyta i tak dalej. Jeżeli chcecie to robić dla własnej satysfakcji, no to można to robić, ale ja patrzę na to z perspektywy lat, jako kompletnie niepotrzebny element studiów prawniczych, który wielu osobom tak naprawdę zamyka drogę do wejścia na rynek pracy z tego względu, że macie jeszcze tą mityczną pracę magisterską do napisania, nad którą musicie usiąść parę dobrych tygodni, pewnie grubo ponad miesiąc, w przedziale tam założyłbym od miesiąca do 2, żeby napisać pracę zamiast iść do pracy i się uczyć życia, no nie? Bez sensu, znaczy naprawdę, no to jest bez sensu. Teraz tak, na UJ chyba mało wykonalne, idźcie do Jacka Dybińskiego na ćwiczenia z GIH-u. Co to znaczy, że Jacek dobrze prowadzi ćwiczenia, czy nie wiem, Monika o tym pisze? Nie wiem, czy Monika z nami jeszcze tutaj jest. O tak. A, dobra, cześć Monika. Myślę, że tak. Czyli co, okej, okay. Jacka znam, dlatego pytam, tak? Jacek akurat kończył studia w tym samym chyba roku, co ja, jeżeli dobrze pamiętam, znamy się. I no, fajnie słyszeć, że o, no dobra, bardzo dobre i jedyne praktyczne. Znaczy generalnie, znaczy to jest sytuacja taka, że Jacek pracował w kancelarii i myślę, że studia, te ćwiczenia niejednokrotnie lepiej byłyby prowadzone przez ludzi, którzy po prostu pracują. Znaczy zakładam, że pewnie większość, tak bym założył, że jednak większość prowadzących ćwiczenia pracuje na uniwerku chyba jako taka, robiąc doktorat i prowadząc te zajęcia, natomiast też ma doświadczenie praktyczne. Natomiast na pewno ćwiczenia takie praktyczne są dużo lepsze niż teoretyczne, tak? Powtarzanie wykładu nie ma większego sensu. No. Piątka, natomiast piątka z egzaminu może świadczyć o tym, że student serio traktuje swoje obowiązki. Jak najbardziej. Natomiast może też świadczyć o tym, że udało mu się ściągnąć. Panie Jacku, oprócz dokładności, co jeszcze w top błędów młodych prawników? Jak żyć, żeby samemu daleko zajść, a przełożonym ułatwić, a nie utrudnić? Top błędów, ja myślę, że tak, dokładność absolutnie numer 1. Jakbym miał powiedzieć, dać wam jeszcze jedną radę na temat generalnie zachowania, bądźcie pokorni, tak? W takim znaczeniu, że ja mówię, że jestem pokorny w życiu, ale nie jestem pokorny na sali negocjacyjnej i to jest coś takiego, że
Z pokorą należy przyjmować wiedzę, tak? Jeżeli ktoś was opierdzieli za to, że coś zostało niewykonane prawidłowo, albo z każdej sytuacji z życia, starajcie się wyciągnąć wnioski jakieś i analizować swoje zachowania, i analizować sytuacje, w których się znaleźliście. Jeżeli klient was zaskoczył, albo wykładowca, zastanówcie się nad swoim zachowaniem, tak? Żeby zastanowić się i wyciągnąć wnioski, co mogło być zostać zrobione na przykład lepiej, co poprawić. Z pokorą dużą akceptowałbym każdą krytykę, uzasadnioną, nieuzasadnioną, nie ma to większego znaczenia. Nie, myślę, że nie ma sensu wydawać się w pyskówkę z ludźmi, którzy są starsi od was i przekazują wam jakiś feedback, który w waszej ocenie nie jest do końca prawidłowy. On może nie być prawidłowy, bo różne są osoby pracujące w kancelarii. Natomiast najgorsza rzecz, którą możecie zrobić, to wyrobić sobie opinię osoby pyskatej, która nie akceptuje krytyki, tak? Jeżeli będziecie dobrzy w tym, co robicie i będziecie z pokorą, ja nie mówię o tym, żeby być wycofanym, tak, bo to absolutnie nie jest kwestia tego, tak. Jeżeli będziecie robić swoje i robić tą robotę dobrze, to gwarantuję wam, że bardzo szybko wyrobicie sobie dobrą opinię w kancelarii, w której pracujecie i będziecie poważnie traktowani. Mój przykład był dość ciekawy, bo ja tak w ogóle studiowałem 6 lat, czyli trochę dłużej niż normalnie, ale to wynikało z tego, że po trzecim roku studiów wziąłem urlop dziekański i pojechałem na 15 miesięcy do Hiszpanii, gdzie pracowałem jako marynarz na łodzi. W porcie, który się nazywał Puerto Banus, parę razy pływaliśmy wokół Balearów, w zasadzie 2 sezony wakacyjne spędziłem pływając na jachcie wokół Majorki, Ibizy, Formentery tam w tamtych okolicach. I uważam zupełnie szczerze, że był to jeden z bardziej udanych, znaczy jak nie najlepszy tak naprawdę, rok mojego życia do tej pory. Może jest to smutne, co mówię, że przez kilkanaście lat nie przydarzyło się nic ciekawszego, natomiast mówię wam, po trzecim roku studiów, taki gap year, który spowodował, że ja wróciłem do Polski i miałem kompletnie inne spojrzenie na wiele rzeczy. Znacznie bardziej wydoroślałem. Przez 15 miesięcy nie byłem w kraju. Musiałem sobie poradzić w zupełnie innym miejscu i poradziłem sobie fenomenalnie, tak? To był okres mojego życia, w trakcie którego nawiązałem wiele znajomości, bardzo interesujących, pracowałem dla bardzo interesujących ludzi, zwiedziałem świat i w zasadzie wróciłem na studia, guess what, tak, czekały na mnie, no nie uciekły, tak samo jak pierwsza praca nie uciekła. Do pracy zawsze jest czas iść, ale nie ma co marnować czasu na studia, bo to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, tak, jeżeli ktoś w trakcie 5 lat nic nie robi. Natomiast jak najbardziej gap year z mojej perspektywy jest czymś takim, czego nie powinniście się wstydzić. Ja na przykład kompletnie nie miałbym problemu, wręcz bym bardzo chętnie chciał zatrudnić osobę, która by przyszła do mnie i powiedziała, że ona pracowała 1,5 roku albo zwiedziła świat w trakcie tych 1,5 roku, bo ja wiem, że to jest bardzo doświadczona osoba, która była w niejednej trudnej sytuacji, z której sobie poradziła, no nie? A versus osoba, która mi przychodzi po 5 latach, mówi, że ona studiowała całe 5 lat, tak? Także ta różnorodność chyba jest bardzo istotna, a z błędów to myślę, że ludziom młodym brakuje bardzo dużo pokory i mam takie wrażenie, że wam się wydaje, że dużo wiecie, a w praktyce niewiele wiecie. Niestety, to jest brutalne, ale przechodząc do jakiejkolwiek działki, czy to działki procesowej, czy to działki M&A-owej, nie wiem, własności intelektualnej, chociaż tam nie wiem do końca, jak to wygląda, ale mogę się pewnie w większy, świadomy sposób wypowiadać na temat tych obszarów, które znam. Wiem, że młodzi ludzie niewiele wiedzą, niestety. Pewnie sam taki byłem. To nie oznacza, że szybko się nie nauczycie, bo jeżeli macie dobrą podbudowę teoretyczną, którą UJ na 100% jest w stanie wam dać, jeżeli dobrze spędzicie ten okres studiów, to jestem przekonany, że zaraz będziecie high flyerami w kancelariach, w których pracujecie. I w ciągu 3 lat będziecie prowadzić czy pracować przy naprawdę dużych procesach. Parę lat temu były jakieś takie tematy, gdzie wyśmiewali się z doradców, nie wiem, premiera czy tam kogoś, którzy, poczekajcie, a ministra zdrowia chyba, że zatrudnił sobie jakiegoś tam młodego gościa, który mu doradzał. Mój serdeczny kolega, którego pozdrawiam z tego miejsca, jeden z najlepszych prawników, jakich znam, Kuba Zagrajek, jest partnerem w kancelarii Rymarz z Dort. W momencie, kiedy był na ledwie co po studiach, tak, może 2 lata po studiach, w 3 roku pracy w kancelarii, emitował obligacje dla PKO BP o wartości kilku miliardów złotych. Ale Kuba jest jednym z lepszych prawników, których znam. I teraz jakby ktoś powiedział, że małolat się zajmuje takim tematem, to bym go wyśmiał. Bo niejednokrotnie 45-letni prawnik jest tak oderwany od rzeczywistości i tak odjechał,
jeżeli chodzi o życie gospodarcze, rzeczywistość, która go otacza, już tym bardziej 50-latek, że nie dorastają te osoby 20-kilkulatkom, którzy są ogarnięci, którzy mają dobrą podbudowę teoretyczną, prawną i ekonomiczną i mają zacięcie do pracy. Także no, są różne sytuacje, no nie? Kuba jest o tyle, jak mogę powiedzieć jeszcze dwa zdania na jego temat, ciekawą osobą, że to jest doktor prawa, wpisał się na listę adwokatów po zrobieniu doktoratu, ale też jest mega łebski, jeżeli chodzi o ekonomię. I to jest to, o czym wam mówiłem, żeby łączyć jednak te dwa elementy. Zrobił CFA, a to jest taki tytuł zawodowy, bardzo finansowy, który łączy się, nie wiem, z koniecznością zdania tam kilku egzaminów, żeby uzyskać ten tytuł. Jest chyba jedynym prawnikiem, którego znam, który ma doktorat z prawa, a jednocześnie CFA. Tak? Możecie sobie sprawdzić, z czym się to wiąże. Ja się uczyłem do CFA i zrezygnowałem, tak? Bo nie chodziłem na ekonomię, nie skończyłem studiów ekonomicznych żadnych, ani finansowych, natomiast zacząłem się uczyć finansów przedsiębiorstw sam na własną rękę i też miałem taką całkiem solidną podbudowę teoretyczną, jeżeli chodzi o tą moją pracę PWC-owską, natomiast tam było trochę takiego bullshitu niestety związanego z finansami, gdzie wiedza, takie kończenie studiów ekonomicznych były bardzo pomocne. Dokładnie. I Kuba ma CFA, więc się zna na finansach, tak jest. Zobaczmy jeszcze ostatnie, spojrzę na te pytania, bo to jest bardzo ciekawe i najlepsze z rynku kapitału. Jacku, z serii pytań, jak pokierować swoją drogą zawodową po kilku latach od studiów z uprawnieniami, zbierając doświadczenia w rozwijającej pracy, by z czasem przejść na swoje. Co warto robić oprócz samej pracy? Dobre pytanie. Jak pokierować swoją drogą zawodową? Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, którą wam naprawdę polecam, to jest zmiana pracy. Co powoduje zmiana pracy? Zmiana pracy powoduje odcięcie krzywej uczenia. Niejednokrotnie w wielu organizacjach, w których się funkcjonuje, wielu osobom ciężko jest wyjść poza pewien sposób postrzegania ich osoby. Czyli jeżeli masz partnera, który jest 20 lat starszy od ciebie, to on zawsze ciebie będzie postrzegał jako praktykanta. Niezależnie kim będziesz za 3 lata, za 3, 4, 5 lat możesz być naprawdę wymiotaczem w swojej działce, ale to będziesz ciągle, nie wiem, Jankiem, Agnieszką, Martyną, Moniką, Pawłem, kimkolwiek, kogo on przyjmował na praktyki. I naprawdę mówię wam, że niektórym osobom ciężko pozbyć się takiego myślenia, bo one cały czas pamiętają was jako osoby, które rekrutowały do firmy. I teraz, jeżeli... I co pozwala odciąć to, tak? Zmiana roboty. Ja pierwszy raz uważam, że powinno się zmienić pracę po 3 latach, 2-3 latach, w zależności od tego, jak wam idzie. Optymalnie bliżej 3 niż po 2, bo 2 to jest za szybko. Zwłaszcza, że pierwszy rok to się nic nie robi, niejednokrotnie w niejednej firmie. Ale po 3 latach macie już określone doświadczenie praktyczne, które pozwala wam przejść do innej firmy po to, żeby odciąć krzywą uczenia, żeby nie być już Kubą, którego się rekrutowało na praktyki, tylko przyjść na stanowisko asocjata do innej firmy, w której powinno się moim zdaniem spędzić od 5 do 8 lat i przejść dalej. To jest dokładnie to, co ja zrobiłem, tak? W PWC siedziałem 2,5 roku, zmieniłem wtedy kompletnie akurat jak gdyby taki pivot zawodowy z tego względu, że skończyłem pracę w doradztwie podatkowym, zająłem się M&A-em prawniczym. Zaraz wam powiem jeszcze, dlaczego wybrałem Wile'a. I pracowałem tam 7,5 roku. To była bardzo specyficzna firma. Wile akurat od wielu, wielu lat zamykał biura w Europie i kompletnie nie było awansów, tak? Ja byłem niecierpliwy, nie chciałem czekać. Akurat wszyscy koledzy, którzy zostali w Wile'u, zostali awansowani w tym momencie na partnerów kancelarii Rymarz z DOT. Natomiast ja przeszedłem do Bakera, żeby znowu odciąć tą krzywą uczenia. Spędziłem tam 2 lata, niecałe chyba, ale z zamiarem, jak gdyby szybko się zorientowałem, że to nie jest to, co chcę robić i że jak gdyby ten pomysł, który miałem od dłuższego czasu z tyłu głowy, czyli własna kancelaria, jest właściwym pomysłem. Założyliśmy BCGL-a w marcu zeszłego roku, jeżeli pamiętam dobrze, w lutym chyba, 20, które już lutego wychodziliśmy na rynek. Mamy super grupę młodych prawników na pokładzie. Ja jestem, jest 3 wspólników, którzy są rocznik 82, jedna 85, jedna osoba taka z kluczowego, a 2 osoby 85, czyli naprawdę młody zespół jak na wspólników kancelarii i robimy naprawdę ciekawe tematy, tak?
zarówno w bankingu, jak i w M&A-u nasze kompetencje są na poziomie międzynarodowych firm. Jesteśmy w stanie pracować z najlepszymi, wielokrotnie negocjujemy przeciwko dużym międzynarodowym firmom i klienci są pod ogromnym wrażeniem, że dostarczamy produkt taki, który jest lepszy od produktu dostarczanego przez duże międzynarodowe firmy, które mają potężne zalety, tylko że problem jest taki, że my świadczymy usługę, tak? A od czego usługa jest w największym stopniu zależna? Spoglądam na czat. Od usługodawcy, tak? Dentons nie jest usługodawcą, ale jest nią mecenas XYZ, który świadczy tą usługę, tak? I w ramach jednej kancelarii to nie jest wystandaryzowany produkt. My nie sprzedajemy iPhone'a, no nie? Który każdy jest taki sam, tak? Bo jest wystandaryzowany proces produkcyjny. W momencie, kiedy masz do czynienia z usługą, to jest taka sama usługa jak każda inna. Idziesz do lepszego i gorszego fryzjera. Idziesz do lepszej i gorszej manikirzystki, no nie? Jest budowlaniec lepszy i gorszy, tak samo jest z prawnikiem. Prawo to nie jest misja, zapomnijcie o tym. Chyba, że ktoś rzeczywiście ma poczucie takie, że chce, nie wiem, chodzić do sądu i uważa, że to jest jakaś jego misja, tak? W 99% przypadków jest to zwykła robota. Dziwię się, że funkcjonują, ten zawód jest skonstruowany w dalszym ciągu w sposób, w jaki jest skonstruowany. Funkcjonuje w oparciu o jakieś dziwne samorządy zawodowe, które moim zdaniem, znaczy nie wiem, czy spełniają, czy nie spełniają swoje zadania, ale wydaje mi się, że mają jakąś misję, a moim zdaniem jest to zawód jak każdy inny, tak? Pomoc prawna powinna być opłacana tak jak każda inna pomoc prawna. Nie ma różnicy pomiędzy prawnikiem a fryzjerem. Jak nie mam kasy, nie pójdę do dobrego fryzjera, jak nie mam kasy, nie pójdę do dobrego prawnika. Koniec, kropka, tak? I jak gdyby odczarujmy ten zawód, jego mityczność, bo to po prostu powoduje bełkot ludziom w głowie, moim zdaniem. Czyli zmiana, odpowiadając na pytanie Martyny, ja bym zmieniał pracę regularnie w interwałach, o których powiedziałem, bo to pozwoli Wam odcinać siebie jako pewne postrzeganie siebie, no nie? I to jest naprawdę bardzo istotne. Czy otwieranie własnej praktyki jest dobrym pomysłem? Nie każdy się do tego nadaje, tak? My akurat mamy grupę takich osób, które chciały to zrobić, bo jednak pójście na swoje wiąże się z wieloma niedogodnościami. Naprawdę wygodnie pracuje się z perspektywy partnera w dużej międzynarodowej firmie, gdzie jest cały staff, gdzie jest cała masa ludzi, którzy są do Twojej pomocy, gdzie asystentka ogarnia Ci wiele tematów, a Ty masz przyjść i zabilować, tak? I zrobić robotę. Natomiast myślę, że praca w własnej firmie daje dużo więcej satysfakcji, są zupełnie inne problemy, z którymi człowiek się mierzy i stajesz się przedsiębiorcą i działasz jak przedsiębiorca, tak? A to jest takie myślenie, które ja od dłuższego czasu miałem i się całkiem nieźle sprawdzam, myślę, w tym, co robię. Dobra, ostatnia rzecz. I Kuba ma CFA, a więc zna się na finansach. A skąd się uczyłeś finansów przedsiębiorstw? Wziąłem sobie książki do CFA, po angielsku właśnie jakieś tam corporate finance i z tego się uczyłem. To są... Prawdę mówiąc, książka do CFA z Corporate Finance jest jedyną książką, której potrzebujecie przeczytać, tak, żeby czaić, o co chodzi w zakresie finansów. Ona ma kilkaset stron oczywiście, ale jest poparta wieloma jakimiś tam kazusami i przykładami i to jest wystarczające, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I naprawdę polecam, to pomimo tego, że to może nie być wcale przyjemne i pożyteczne, znaczy przyjemne, pożyteczne będzie, to spędźcie, zwłaszcza na studiach, chwilę, żeby się pochylić nad tym tematem, jeżeli nie chodzicie na tam Akademię Ekonomiczną czy Uniwersytet Ekonomiczny w tym momencie, czy nie chodzicie na SGF, tak, jeżeli ktoś jest z Warszawy, bo to się przydaje, mówiąc krótko. Nie ma pytań, szkoda, bo ja bym mógł tak... Wiecie co, to jest coś, ja naprawdę się cieszę bardzo, że dzięki serdecznie Filip, tutaj podziękowanie dla Filipa Grabowskiego, z którym pracuję, że namówił mnie, żeby wziąć udział w tej akademii. Mam nadzieję, że szkolenie też było wartościowe dla Was. Jest to, czego brakuje, to myślę, że przekazywanie też takiej wiedzy mentorskiej. Tak? W Polsce powstają jakieś tam programy mentoringowe i one wyrastają. Ta moda przyszła do nas znowu z zachodu. Natomiast to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby dostać taki praktyczny guidance, co robić ze swoim życiem w momencie, kiedy ma się kilkanaście lat, bo, znaczy 20 kilka lat, z tego względu, że można tym życiem pokierować w znacznie lepszy sposób i niekoniecznie musimy wszystkiego uczyć się na własnych błędach, naprawdę, tak? Bo można oczywiście przerabiać wszystko na własnych błędach, tylko że to jest głupie, no nie? Bo po co parzyć tyłek w momencie, kiedy ktoś Ci może powiedzieć, żebyś nie siadał na gorącym.
z mojej perspektywy i z karierą zawodową jest identycznie jak z każdym innym aspektem życia. Można mieć fajne wzorce, można mieć dostać dobry guidance, tak, od kogoś, kto ci powie, jak pewne rzeczy zrobić, to naprawdę ułatwia. No, także tyle z mojej strony. Mógłbym naprawdę dużo rozmawiać, bo ja lubię rozmawiać, jak zauważyliście, ale kończymy. Chyba. Chyba jest jeszcze jakiś komentarz, coś tutaj widzę. Jakiego ma się szefa? Wiesz co, to jest coś takiego, że może jeszcze ostatnia rzecz na temat dużych firm i dużych międzynarodowych firm. One mają swój urok, tak? I pewnie nie jeden z Was będzie aplikował do dużej firmy, jestem przekonany, bo sam to zrobiłem. A, jeszcze Wam powiem o mojej rekrutacji do Wile. Jak rekrutowałem się do kancelarii po skończeniu w KWC, dostałem ofertę z Keyforda do bankingu, jeżeli dobrze pamiętam, i dostałem ofertę z Wile'a do M&A. I Wile wtedy miał jedną z najgorszych opinii na rynku. To była rzeźnia, mordownia. I tak było, tak? Pierwsze 3 lata mojej pracy zawodowej, godzina 12 na korytarzach, 12 w nocy oczywiście, regularnie tłumy ludzi. Ale to była tak fenomenalna szkoła życia, że ja jestem przekonany, że jakby nie ma tematu, z którym sobie nie poradzę, z tego względu, że jakby życie tak mnie ukształtowało i to nie mówię tylko i wyłącznie mojej pracy zawodowej, ale jakichś tam historycznych też doświadczeniach, plus ten mój wyjazd na przykład na gap year, tak? O którym Wam mówiłem. Ale praca zawodowa w pierwszych latach ma być super intensywna. I to jest ostatnia rada, której Wam udzielam. Starajcie się nie podchodzić do tego po łebkach. Coś, co jeżeli chcecie dobrze się wyspać, to są te pierwsze 3 lata pracy zawodowej. To jest właśnie ten moment taki, kiedy powinniście pracować super intensywnie i wieść super intensywne życie. Pracować po kilkanaście godzin dziennie, brać każdą robotę, która przerasta Wasze kompetencje, pracować w obszarach, na których kompletnie się nie znacie, żeby poszerzać swój zakres umiejętności, tak? Nigdy nie będziecie mieli ponownie, to jest myślę najważniejsza rzecz, którą Wam powiem w tym momencie, nigdy nie będziecie mieli ponownie okazji do tego, żeby popełniać błędy bez konsekwencji. W okresie pierwszych 3 lat, jeżeli wykonujecie pewne czynności po raz pierwszy, nikt nie zwróci Wam uwagi, znaczy nikt Was nie upieprzy za to, że spieprzyliście coś, robiąc coś po raz pierwszy. Jeżeli traficie na normalnych ludzi, to nauczą Was i dadzą Wam wskazówki, jak pewne rzeczy poprawić. No nie? Natomiast nikt nie będzie was, do Was miał pretensji, no chyba, że źle tam liczby do KRS przepiszecie, tak? O czym mówiłem, że będzie Wam brakowało dokładności, a to jest zupełnie inny temat. Ale to jest piękny okres, kiedy można popełniać błędy i się wielu rzeczy uczyć, który nigdy później się nie powtórzy. Bo jeżeli masz 4-5 lat doświadczenia, jeżeli spieprzysz prostą rzecz, to każdy będzie na Ciebie wkurzony, nie? Ale nie na samym początku. Dlatego naprawdę łapcie się każdej możliwej rzeczy, bierzcie dużo roboty i pracujcie intensywnie. I to nie chodzi o to, że ja Wam mówię to, żeby szef był zadowolony, w sensie, że czujecie się wyzyskiwani przez kogoś, bo zarabiacie X, a uważacie, że powinniście zarabiać 2X, biorąc pod uwagę ilość pracy, którą wykonujecie. Mogę Wam zagwarantować jedną rzecz. Jeżeli będziecie dobrze robotę swoją wykonywać, 2X samo przyjdzie. Ja nigdy nie rozmawiałem z moimi szefami o pieniądzach. Zawsze dostawałem podwyżkę, którą uznawałem za słuszną. I byłem, myślę, pewnie po momencie, kiedy odchodziłem z Wile'a, jednym z najlepiej zarabiających asocjatów na swoim poziomie. Ale nie musiałem nigdy o pieniądzach rozmawiać z moimi szefami, z tego względu, że oni doceniali, mam nadzieję, moją pracę. I ja też jakby oddawałem całego siebie, tak, robiąc... Czy też jak gdybym miał odpowiednie to z pracy i odpowiednio podchodziłem do pracy zawodowej i wykonywałem tę robotę dobrze. Do tego stopnia, że w zasadzie w 3 roku pracy, jak sprzedawaliśmy Emitela, tak jak Wam mówiłem, to była ta największa transakcja na rynku private equity, to był 2013 rok. Ja od 2010 byłem w Wile'u i już prowadziłem razem z Pawłem Zdortem, partnerem, tą transakcję. Nie? I to było... A niejednokrotnie 3-roczny asocjat nie wychodzi spoza due diligence. Nie? Także naprawdę można w różny sposób spozycjonować się w firmie, natomiast jeżeli chcecie coś osiągnąć, to niestety te 3 lata to jest ciężki, ciężki taki okres, ale gwarantuję Wam, że przyszłość kształtuje przeszłość, tak? Przyszłość naprawdę kształtuje przeszłość i z perspektywy przyszłości za 10 lat czy za 3 lata, po upływie tych 3 lat stwierdzicie, było warto, tak? To jest identycznie jak z zaczynaniem drugiego kierunku studiów. Możecie sobie pomyśleć, kurczę, 2020 skończę ekonomię w 2025, ale w 2025 podziękuję sobie, że zacząłem w 2020, no nie?
identycznie z pracą zawodową. Jeżeli spędzicie dobrze te pierwsze 3 lata, to naprawdę będziecie high flyerami i możecie osiągnąć wszystko. W dużej kancelarii uważam, że jest trochę ciężej się spozycjonować z tego względu, że ludzie są mocno szufladkowani. W małej kancelarii, w średniej wielkości kancelarii macie dużo większą ekspozycję na różne tematy i jednocześnie dużo bliższy kontakt, możliwości awansu, kontakt z szefem i możliwości awansu, tak, żeby jednak dołączyć, nie wiem, do grona wspólników, czy generalnie gdzieś tam jakąś lepszą pozycję uzyskać. No. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo za wykład oraz za wskazówki mentorskie. I mam nadzieję, że uda nam się zaprosić Cię również na jedną z debat, które planujemy w nadchodzącym czasie, ale to myślę, że Filip będzie się kontaktował w tej sprawie. Tak. Znać, Jacku, wszystko powiem. Jeszcze raz dzięki za wykład. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogłem w ten sposób wrócić na UJ. Może kiedyś poprowadzę wykład tak jakby stacjonarnie na Krupniczej, gdzie tam sala wykładowa może jest. Może uda się podczas edycji 2021. Dokładnie, dokładnie. Dobra, fajnie, dzięki Maja serdecznie, dzięki Filip i dzięki Wam za wielkie dzięki. Dobranoc. Cześć, pozdrawiam.